Zazwyczaj wygrywa faworyt. Chyba że ma pecha. Witam w programie Stan Futbolu. Jaka przyszłość czeka Polską? Piłkę nożną. Czy istnieje życie po Lewandowskim? Czy czekają nas lata chude, czy może tłuste? Między innymi o tym będziemy rozmawiać z moimi dzisiejszymi gośćmi. Miłosz Stępiński, trener kadry do lat 20. Witam serdecznie. Dzień dobry panie że witam państwa serdecznie. Mateusz Janiak, dziennikarz Weszło.com. Dzień dobry. Przemysław Mamczak, dziennikarz Weszło Junior. Dzień dobry. Oraz Wojciech Kobeszko, trener reprezentacji Polski do lat 18. Nie, nie Czyli panowie, nie. takie ogólne pytanie na sam początek zadałem, czy to będą lata chude czy tłuste, e, jakie życie po Lewandowskim, bo ostatnio, kiedy e, nawet spojrzało się na same wyniki różnych młodzieżowych reprezentacji Polski, to człowiek mógł się złapać za głowę. Rany, my chyba będziemy mistrzami świata, bo to zależnie od kategorii wiekowej to regularnie obrywają od nas Anglicy i to 5 do 0, Portugalia, 3-1, Francja 3-2. W tym roku jeszcze mamy na rozkładzie Włochów, Szwajcarów. No, co kadra, to kogoś zlała i to zlała wysoko. Ostatnie tygodnie to wręcz wysyp takich imponujących wyników. No i teraz pytanie, czy to właśnie jest coś, z czego można wyciągać wnioski na przyszłość, czy po prostu inne kraje traktują te wszystkie rozgrywki młodzieżowe jako rozgrywki półśmieszne? My się napinamy, wygrywamy, a potem przyjdzie weryfikacja i będziemy w tym samym miejscu, w którym jesteśmy dzisiaj? Panie trenerze oddaję głos jako pierwszemu. Trudno mi powiedzieć. Faktycznie do, u nas w kraju bardzo mocno podchodzimy do tego, do tych meczów towarzyskich i żyjemy każdym wynikiem. Moje doświadczenie patrząc, grając z zespołami z innych krajów, trenerzy dużo eksperymentują i mają do tego podejście takie, że jednak te mecze towarzyskie to nie są mecze o punkty. Oni się jednak koncentrują na meczach o punkty. Natomiast oczywiście w każdy w każdym meczu chce wygrać. To nie jest tak, że ktoś przy, oddaje i gra i, i biega tyłem. Natomiast odpowiadając na Pana pytanie, czy tutaj można coś na podstawie tych meczów wyrokować, kto z tych zawodników będzie w przyszłości następcą Roberta Lewandowskiego, mi się wydaje, że to jest dla mnie z mojej perspektywy bardzo trudno na to odpowiedzieć. Dlatego, że obserwując chociażby tych chłopców, z którymi ja pracuję, u nich wahania formy są tak duże w obrębie chociażby trzech miesięcy, nie mówiąc już o pół roku, że wyrokowanie, jak to będzie wyglądało w perspektywie, patrząc na to, że to są chłopcy, którzy mają 18-19 lat, w perspektywie 4 czy 5 lat jest naprawdę wróżeniem fusu według mnie. No, Robert Lewandowski nie był Gwiazdą kadry U20 czy U18, więc ten wystrzał formy może przyjść dużo, dużo później. Tak mi się też tak wydaje. Mhm. Reprezentacja do lat 18. Ostatnio wygraliście z Francją po meczu takim no, dramatycznym, bo cztery czerwone kartki dla przeciwników, 3 do 2. Mecz w pewnym momencie został po prostu przerwany. O tym sobie jeszcze porozmawiamy, ale jak to jest w przypadku talentów w tym roczniku. To wbrew pozorom to powiedział też Miłosz odnośnie, że przeciwnicy traktują te mecze towarzyskie po macoszemu, to, to akurat to tak w tym przypadku było. tym nie było, mamy doświadczenie akurat z tego turnieju zupełnie inne i, i myślę, że dla nas całościowo to było fajne, mm. fajne doświadczenie, a z drugiej strony jeżeli chodzi już o... O, o Pana pytanie, no to wydaje mi się, że tak, że mamy w tym roczniku paru ciekawych zawodników, ale też nie wyrokowałbym jeszcze jakby na przyszłość, czy... czy... Któryś z nich jest w stanie zastąpić między innymi Roberta Lewandowskiego czy któregoś z innych kadrowiczów. Ale, ale myślę, że kolejne nasze gdzieś tam spotkania, myślę, że będzie można więcej powiedzieć na ten temat, bo dla mnie to były pierwsze kontakty z tymi zawodnikami na tym poziomie. To są młodzi chłopcy. Często się mówi, że pół roku to dużo, a w piłce nożnej to niektórzy mówią, że wieczność. Ci chłopcy jeszcze nie są ukształtowani ani somatycznie, ani gdzieś tam pod kątem takim piłkarskim jeszcze cały czas się budują i dzisiaj zawodnik, który wygląda, a przyzwoicie za pół roku może wyglądać zupełnie inaczej, a, a ten, który nie wyglądał, będzie wyglądał dużo lepiej i. i i będzie gdzieś tam na pewno proponowany albo obserwowany pod kątem kadry. No, myślę, że trzeba czasu na to wszystko i podchodzić przede wszystkim do tego z dystansem. A co musiałoby się wydarzyć, żeby kadra seniorska za lat 7 wygrała z Francją 3-2? Żeby w oparciu o tych zawodników, nawet którzy grali dzisiaj, bo my często mamy problem z utrzymaniem tych talentów na odpowiednim poziomie oni gdzieś się rozmywają. To, to, jest, to jest pewnie standard w ogóle w futbolu, że talent z 17-letni, 18-letni nie musi być doskonałym 25-letnim piłkarzem 7 lat później. Zgadza się. Aczkolwiek wydaje mi się, że dlaczego nie? nie? Nie mielibyśmy wygrać za te 7 lat. To długi okres czasu. Jeżeli tutaj te nasze wyniki ostatnich zgrupowań reprezentacji i tych meczów, które, które się odbyły, na pewno jakieś nadzieje dają i wlewają trochę optymizmu na przyszłość. I mam nadzieję, że to pójdzie w tym kierunku, że, że jesteśmy w stanie wygrać za 7 lat z Francją. Może nie 3-2, może inaczej, ale, ale, ale dlaczego nie? Mhm. Przemek, to jest jakiś symptom poprawy w polskiej piłce, bo my cały czas czekamy na, na moment, w którym szkolenie w Polsce. Trochę się przebudzi inaczej może to szkolenie pewnie się przebudziło, powstało mnóstwo szkółek piłkarskich, mnóstwo akademii, to wszystko rośnie. Natomiast pora zebrać owoce i pytanie, czy to jest właśnie moment, kiedy my zaczniemy zbierać owoce. Ja w ogóle myślę, że na wstępie przyjęliśmy trochę błędną narrację, bo wyciąganie, wyciąganie <laughs> wniosków. jeszcze raz. Wyciąganie <laughs> wniosków, po, na bazie tych wyników no jest bardzo niebezpieczne. Mówimy o celu wychowania zawodnika do pierwszej reprezentacji. I to jest nasz cel, tak? To ten proces musi być długofalowy, jeżeli chodzi o szkolenie. A dzisiaj patrzymy na wynik z Anglii i mówimy, wow, czy to nie będą za chwilkę następcy. Lewandowskiego. Rozmawialiśmy chwilkę przed programem z trenerem Miłoszem i padło tutaj takie założenie zmian nawet w turnieju, w którym ostatnio występowaliście, prawda? Czyli waszym nawet celem w meczu z Niemcami bodajże było to, żeby przetestować niektóre nazwiska na tle rywala, tak? I teraz czy my powinniśmy z tego, z tego miejsca w ogóle podchodzić do wyników w sposób że ten wynik jest istotny, jest ważny, czy jednak skupić się na długofalowym procesie i na tym, żeby poszukać systemowych rozwiązań. Bo mówimy o tym, że Lewandowski fajnie byłoby, żeby za kilka lat nam się powtórzył, ale no, Lewandowski się może powtórzyć, bo on się. Znaczy, żeby się Piotr Zieliński powtórzył. Również się <laughs> może powtórzyć mówić tak? Lewandowski. Patrząc na, na, na to, co Miało miejsce kilkanaście lat temu. Na pewno dzisiaj jesteśmy zdecydowanie do przodu, jeżeli chodzi o szkolenie, o akademię, o to o przede wszystkim świadomość, myślę, trenerów, którzy w tych akademiach pracują. No jeżeli mówimy o, o znów karierze Roberta Lewandowskiego, no to jest to fantastyczny człowiek, który trafił, który, którego standardy pracy doprowadziły go do miejsca, w którym jest, natomiast no to był incydentalny przykład tego, że może trafić nam się perełka, która, która pomimo, gdzieś pomimo, a nie. Dlatego, że ten system funkcjonuje, system akademii czy szkolenia dobrze, dochodzi na szczyt. Dlatego jeżeli mamy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zdarzy się kolejne, no może się zdarzyć. Tak? Tylko Wiemy, pytanie, czy zrobiliśmy to, to wszystko, żeby ukształtować ten system i dopomóc wszystkim, którzy mają predyspozycję do tego. Mhm. Mateusz, powinniśmy przejmować się tymi wynikami, czy traktować wyniki w piłce juniorskiej jako absolutną ciekawostkę i po prostu efekt tego, że mecz... Trzeba coś tam trzeba wpisać, po prostu kto ile bramek zdobył. Wiesz co? Myślę, że to jest <laughs> bardziej skomplikowane, bo jeżeli będziemy patrzyli tylko na same wyniki, ale a będziemy je osiągali na przykład na poziomie, nie wiem, u 15, u 17 czy u 18 taką stricte, nie wiem, defensywną taktyką, że ustalimy, że będziemy bronić pięciu, żeby wygrać z Niemcami i cieszyć się potem w Polsce, że super wynik, no to nie, no to to jest krótko, krótkowzroczne. Tak jak Przemek powiedział, że to nie jest żaden proces, ale też mam wrażenie, że. Taka zbytnia deprecjacja tych, tych rezultatów też nie ma sensu, bo to jest trochę tak jak powiedział Kowal, że to nie jest przypadek, że oczywiście Hiszpanie, Anglicy i Włosi lepiej szkolą, ale oni z reguły wygrywają w tych, tych grupach młodzieżowych i, i nie wiem, ja bym patrzył na te rezultaty może nie chóru optymistycznie, ale też z taką nadzieją, że, że faktycznie takie wyniki przełożą się w przyszłości na eliminację, no bo to jest... Mam wrażenie taka nasza główna przypadłość, główny problem, że że mieliśmy kilka takich złotych roczników, tak nazywane były złotymi rocznikami typu nie wiem, 98 rocznik, gdzie był tam listkowski, biały, gumny, juźwiak i, i mieli, mieli awansować dalej, nie awansowali. Tych roczników było co ile, ileś tam po nich i ciągle nie było tej promocji do, do, do turnieju finałowego, więc... Stałbym na ziemi, ale też uważam, że warto docenić, że, że jednak wyprowadzić z równowagi Francuzów, nawet w meczu towarzyskim do, do, w ten sposób, no to też warto, warto docenić, bo, bo myślę, że, że to było zrobione dobrą grą i warto dobrze grać po prostu. Jeżeli mielibyśmy patrzeć, tak jak czasami rozmawiam z trenerami z akademii, że przyjeżdża większa akademia do mniejszej i tam... Trener przeciwników krzyczy, bo przyjechała, rzucam, Zagłębie, pogoń lech i gramy długą piłką w 13-latkach, bo musimy wygrać, no to to jest, nie ma sensu, to, to zaraz znowu rozbijemy się o, o krawężnik, ale, ale jeżeli trzymamy, trzymamy ręce na kołderce i nie, nie wariujemy, no to warto, warto patrzeć pozytywnie na takie no to, ja jeżeli, jeżeli mógłbym, to, to co Przemek mówił, Mateusz tutaj. Zdecydowanie też tak jest, bo, bo chciałbym może jakby przedstawić. My pojechaliśmy do Francji na, na turniej. Oczywiście każdy chce wygrać, i, i, ale przede wszystkim założeniem było, żeby zweryfikować zawodników na tym zgrupowaniu. I myślę, że tutaj jakby mam też jakby dobre argumenty na to, że, że tak było, bo w pierwszym meczu wyszliśmy jedną jedenastką, a w drugim spotkaniu grali, zrobiliśmy 10 zmian, bo więcej już nie mogliśmy, bo mieliśmy tylu zawodników, czyli daliśmy to, ten, ten wynik, wyszedł przy okazji, tak na dobrą sprawę to nie było tak, że myśmy się napieli na ten turniej. W pierwszym meczu zagrała jedna jedenastka, a w drugim meczu zagrała druga, można powiedzieć, że jedenastka. Na Francuzów oczywiście już wyszliśmy w, na, w naszym mniemaniu najbardziej optymalnym ustawieniem. No Trudno, żeby się nie zweryfikować na tle Mistrzów Europy z tego roku. No swoją jakby najlepszym, swoim najlepszym zespołem. I, i, i te wiele czynników się złożyło na to właśnie, że, że tak wyszło. Ale na pewno celem jakby nadrzędnym była weryfikacja przydatności tych zawodników do, do, do przyszłych gdzieś tam wystąpień w kadrze. Bo cel mojej akurat reprezentacji, którą ja prowadzę jest przyszłoroczne eliminacje Mistrzostw Europy. Te, które dzisiaj, w których ryw, dzisiaj rywalizuje Marcin Brosz i reprezentacja U19. I, I to jest jakby nasze, oczywiście ten wynik wyszedł kapitalny można powiedzieć, no bo niecodziennie się pokonuje Mistrzów Europy w tym roczniku. I na pewno dla tych chłopaków na przyszłość, jeżeli chodzi o mental i podejście. Ja myślę, że to bardzo świetne doświadczenie dla nas. Jako sztabu również a, i, i możemy zadziałać na, na przyszłość motywacyjnie, ale też wiemy, ile błędów popełniliśmy na tym zgrupowaniu, i też nie jest tak, że my jakoś gloryfikujemy. E, te zwycięstwa. Oczywiście szanujemy i doceniamy, bardzo się cieszymy, ale no też wiemy ile rzeczy mamy jeszcze do poprawy. To nie jest tak, że my już jesteśmy chura, optymistycznie nastawieni. I bardzo, bardzo mi się spodobało i tak naprawdę w ten sposób chciałbym skrócić swoją odpowiedź, że jeżeli te wyniki są osiągane przy okazji, przy okazji selekcji, przy okazji tego, że budujemy coś więcej, no to super. A, a żeby też posłużyć się takim żywym przykładem, pewnie pamiętamy wszyscy, że 10 lat temu dokładnie zdobyliśmy brązowy medal U17. Tylko tamta drużyna była w budowie stricte pod wynik. Tam przecież w tej ekipie nie było, nie wiem, Przemka Frankowskiego, Pawła Dawidowicza z rocznika 9 -5. Tam byli goście stricte po to, żeby osiągnąć wynik. Pamiętam później już na zgrupowaniu pierwszej reprezentacji była taka, taki urywek, jak Stępiński wspominał to z Lindę, tym, że grali z Holandią, gdzie był Nathan Ake, to przesuwamy, przesuwamy, przesuwamy. No, jeżeli w ten sposób mielibyśmy pokonywać silniejszych rywali, no to nie, bo potem jak spojrzymy kto był Ale w tym Ale przesuwaniu turnieju. nie ma nic złego. Nie, 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 ale, ale, ale chodziło, o to, to chodziło o to, że oni tylko przesuwali, że CM. Jeżeli grasz przez 80 minut, jako 17-latek i skupiasz się na tym, żeby wygrać z Holandią, no to potem można spojrzeć, kto z tej drużyny się przebił. Stępiński, OK, Karolina, ty to jest drugi zawodnik. I w ekstraklasie grał Igor Łasicki, Sebastian Rudol a cała reszta gdzieś przepadła. No to nie o to chodzi, też na, na poziomie U17 akurat w mhm. tym przypadku. Oczywiście w przesuwaniu nie ma nic złego. Natomiast jeżeli wychodzimy tylko myśląc o przesuwaniu bez kreowania na takim poziomie, no to później też ci zawodnicy nie będą kreowali w przyszłości. Tak uważam. Jak ja chciałem usłyszeć parę zdań o tym meczu z Francją, no bo wiele o nim czytaliśmy, o zachowaniu Francuzów, o skandalu, jaki wybuchł. Ale jak to wyglądało z perspektywy ławki rezerwowych? No nie codziennie zdarza się obserwować tak, chamskie zachowania, zwłaszcza na takim poziomie w piłce juniorskiej. Chyba, że się mylę, chyba że tam to jest normalka, żeby tak się tam plujecie po łbach. No, zdecydowanie nie. E, oczywiście, no, jakby niecodzienna nas sytuacja spotkała. W mojej dotychczasowej, że tak powiem, przygodzie z piłką nigdy nie miała taka sytuacja miejsce. I, i, I nie się nie zdarzyło, nie zdarzyło mi się grać w takim spotkaniu, czy jako zawodnik, czy jako trener, żeby, żeby zakończyć przedwcześnie spotkanie. Na pewno jakby tutaj e, sytuacja wymknęła się w pewnym momencie spod kontroli. Myślę, że bardziej Francuzom, no bo my sobie nie mamy za bardzo nic do zarzucenia, jeżeli chodzi o nasze zachowanie i... Nie, no to jest jasne, ale oni byli inspirowani przez ławkę rezerwowych. O co tam chodziło? Czy oni byli tak słabi psychicznie i nie potrafili sobie wyobrazić, że przegrywają mecz z Polską? No właśnie to, mi to też trudno sobie wyobrazić, no bo nie sądzę, że... Być może byli poirytowani. Naszym celem było jakby wyjście na boisko i, i, i być blisko Francuzów, wywierać cały czas presję i i to były jedne z założeń przedmeczowych, żeby po prostu nie cofać, się, żeby nie, nie pokazywać, że często wychodzimy na spotkanie i zanim wyjdziemy na, na, na mecz już przegrywamy go w szatni. To chcieliśmy po prostu zareagować bardzo odważnie i, i, i zagrać odważnie I, i tak chłopcy zrobili. Oczywiście były momenty, w którym byliśmy wysoko, ale były momenty, w którym też cierpieliśmy. To było takie normalne, otwarte spotkanie. No, a z drugiej strony wiadomo, że piłka to są emocje tak? I, i cały czas o tym często rozmawiamy. I, 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 i to jest taka sytuacja, w którym te, te emocje udzieliły się bardziej Francuzom i, i, i po prostu. Ale to były wręcz bandyckie zachowania. No zgadza się, tylko nie chciałbym komentować, no bo dla mnie to jest sytuacja, w której, no dla mnie jestem też zdziwiony, może inaczej powiem. Dla mnie to jest sytuacja irracjonalna w tym, w tym momencie, to co zobaczyłem i co widziałem, bo później krążyły filmy też, które pokazywały, że były sytuacje, których sędzia jeszcze nie wyłapał prawda, w trakcie spotkania. No, trudno mi się momencie, gdy trener na ucho przekazywał coś zawodnikowi, on potem wchodził na boisko i po 10 no minutach tak, przeciwnika. Wydaje mi się, że teraz to tak naprawdę, co trener powiedział, czy to należałoby spytać trenera Francuzów, co on jemu przekazał, czy on go uspokajał, czy on go motywował do tego, żeby zadziałał w ten sposób, jaki zadziałał później z naszym zawodnikiem. Tego nie wiemy i tak naprawdę tylko możemy się domyślać, ale rzeczywiście nie wyglądało to, to przyjemnie. W pewnym momencie rzeczywiście zrobiło się w jakiś sposób niebezpiecznie, ale chciałbym zaznaczyć, wcześniej przed studiem rozmawialiśmy, że sędziowie przyjęli bardzo jakby, puścili grę, można powiedzieć. To była gra seniorska, od początku turnieju puszczano tą grę, chciano takiej męskiej twardej gry na, na boisku. Ale to dobrze czy źle? I taka uważam, że dobrze. Z drugiej strony tylko też jakby są pewne granice, prawda? Te granice zostały w tym meczu przekroczone i ale na szczęście nie przez naszych zawodników, a a przez przeciwnika. A trudno było utrzymać zawodników w ryzach, żeby nie podjęli tej bitki po prostu. Znaczy, Czy my nie mieliśmy nie podejmować że... jakby samej jakby bitki. Mieliśmy po prostu postawić się Francuzom i, i, i też jakby nie, nie, chodzi nie pękać. nie o to, żeby nie było sytuacji, że na cztery czerwone karty tak. odpowiadamy czterema czerwonymi kartkami. Nie, no właśnie tutaj rozmawialiśmy i w przerwie, i akurat jak sędzia zakończył mecz, to cały mój sztab i, i myśmy próbowali, bo w chłopakach było bardzo dużo emocji. To, co oni przeżywali na boisku, to było jeszcze coś innego, niż to, co my przeżywaliśmy jakby w tym spotkaniu. Na ławce, i jakby naszą rolą było ich uspokojenie, bo, bo później się pojawiły takie gesty, że tak powiem, prężenia muskułów. I, I z radości oczywiście. Chłopcy trudno odmówić im gdzieś tam tej sytuacji, w tej sytuacji, ich zachowania, no bo oni chci, chcieli się cieszyć. Nie mogę im zabronić się cieszyć, ale też muszą to zrobić w sposób taki, że tak powiem, żeby nie, nie, nikogo nie obrazić i, i nie urazić, prawda. I, i w nich też w tym momencie widzieliśmy, że są olbrzymie emocje, no bo sędzia kończy mecz oni wygrywają turniej. Towarzyski to towarzyski, no ale on ten turniej towarzyski przerodził się rzeczywiście w, taki, w taką no dużą, du, 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 dużo emocji w tym wszystkim było i, i, i widowisko, które no, często ludzie lubią oglądać, ale, ale niekoniecznie właśnie w ten sposób. To ostatnie pytanie dotyczące tylko tego meczu. Kończy się mecz, bo jest taka decyzja sędziego, czwarta czerwona kartka. To jest satysfakcja, że doprowadziło się Francuzów do takiej frustracji i przy wyniku korzystnym sędzia musi ten mecz przerwać? Czy jest no, takie rozczarowanie, że nie udało się pełnić 90 minut zagrać? Pytam zarówno o reakcję sztabu szkoleniowego, jak i samych zawodników. Zawodników trudno mi odpowiedzieć, jeżeli chodzi o mnie, ja w momencie zanim sędzia skończył mecz wysłałem zawodników, chciałem żeby oni odeszli od tej sytuacji całej i tego napięcia całego i powiedziałem, że mamy iść na środek boiska i pokazać, że my jesteśmy w stanie kontynuować grę, takie, takie, taka była moja komunikacja z zespołem. Jeszcze nie wiedząc, że ten mecz zostanie jakby zakończony. Też mieliśmy już przygotowane zmiany, bo akurat dwie wcześniejsze zmiany, mogliśmy zrobić trzy zmiany. Dwie wykorzystane zostały nieplanowa w sposób nieplanowany, ponieważ zeszli zawodnicy z urazami. Między innymi poprzez właśnie tą taką grę agresywną w tym momencie. Ale, ale chcieliśmy kontynuować i dla mnie jest to jakiś na pewno dużo większym albo lepszy, lepszym rozwiązaniem byłoby, żebyśmy ten mecz dokończyli. Myślę, że to był właśnie, taki pełny serkę, obraz. Żeby nie zagrozili, już była kontrola. Być może dlatego dlatego, <grym> dlatego może chcieli skończyć. Trudno mi Musieliby odpowiadać przesuwać. za to, ale myślę, że dużo chłopaków, których, których planowaliśmy wpuścić, mieliśmy przygotowane właśnie zmiany, później musieliśmy tak hurtowo wpuścić, że tak powiem, zawodników w tym spotkaniu. Żałuję, że nie zagrało w tym meczu przede wszystkim, bo ten mecz... Jednak odbił się może nie koniecznie bezpośrednio przez sam wynik, ale przez okoliczności, które miały miejsce w tym spotkaniu. szerokim echem i każdy chciał być uczestnikiem w jakiś sposób na pewno tego meczu. I, I myślę, że tutaj my byliśmy gotowi do tego, żeby grać. Teraz się wiadomo, może ktoś powie łatwo się mówi, no ale rzeczywiście tak było. Pojechaliśmy, nie zapominajmy o tym, że pojechaliśmy na turniej towarzyski. To co Miłosz wcześniej mówił, też mamy swoje cele. Oczywiście tutaj to co Mateusz ty wcześniej mówiłeś, Wychodzimy celem z jednych zawsze na odprawie meczowej czy przed zgrupowaniem, które stawiamy zawodnikom jest wygrana w meczu i to nie jest, się, to też się nie zmienia, mimo że to jest turniej towarzyski, czy, bo możemy mówić, że rozmawiamy o szkoleniu, o tym, żeby oni się sprawdzili, ale my chcemy wygrywać te mecze. To oczywiście, że tak, no bo a, jeżeli jedziemy jako kadra 18, no trudno, żebyśmy nie mówili, że my nie mamy wygrać tego spotkania. To jest to jednym to z podstawowych celów. To też tak. nie jest w szkole, że robimy sobie przysiady i uczymy się Dok prowadzić piłkę między słupkami. No, tylko, no dokładnie. Nie, tylko na sam koniec trzeba uczyć też zawodnika grania, pod presją grania no, pod wynik też to jest jakaś umiejętność odpowiedniego utrzymania piłki w danym fragmencie gry, prawda? Trzymania się taktyki, która została... Zgadza się. No, w tych ogólnych założeniach przed, przed zgrupowaniem m, przedstawialiśmy gdzieś tam założenia tego i nasze cele tej reprezentacji. To było jasne też i jednym z nich była wygrana w każdym spotkaniu, w którym będziemy wychodzić na boisko i myślę, że to jest taki no... Piłka nożna jest jakby elementem rywalizacji. Ja lubię rywalizować. Myślę, że każdy dlatego kocha piłkę, bo to jest element Rywalizacji, i tutaj wydaje mi się, że to jest też nie należy o tym zapominać. Portugalia akurat z klasą przyjęła łomot, jakim spuściliśmy trzy do jednego, tam bez większych emocji. Chociaż jak taką bramkę się widzi, jak strzelił biegański, to też trudno potem mieć pretensje do kogokolwiek. No to był naprawdę fajny mecz. Świetnie chłopcy zareagowali po tym meczu z Niemcami. On był takim meczem, gdzie musieliśmy sprawdzić, bo taka jest, taka jest specyfika kadry U20. Że my stanowimy też w tym roku szczególnie rezerwy kadru 21, bo i W21 i W20 grają chłopcy z tego samego rocznika. I oboma, obiema kadrami tak naprawdę za, zawiaduje Michał Probierz, który decyduje gdzie trafiają określeni chłopcy, też decyduje kogo chce zobaczyć w, w, w tych kadrach, co stawia, nie ukrywam przed moją reprezentacją, trochę trudne zadanie, no bo eksperymentowanie gra nie może Niemcy, zbudować czegoś trwałego. Cały, cały czas chociażby te wyniki, które pan, pan redaktor wymienił w, w tym roku, to zagrały, zagrała reprezentacja 21, uwaga, w, w każdym, za każdym razem w innym zestawieniu personalnym, więc co zgrupowanie tak naprawdę mamy nowych ludzi, co, co zgrupowanie od zera budujemy ten zespół staramy się też realizować tą strategię, polegającą właśnie na tym, że musimy tych chłopców sprawić, żeby zweryfikować, kto, kto musi tu zostać, kto potrzebuje jeszcze więcej czasu, a kto już jest gotowy, żeby, żeby, żeby przy następnym zgrupowaniu być powołanym przez Michała Probierza do kadry U21 i tam przygotowywać się do, do imprezy, do której oni się przygotowują za, 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 rok, która startuje, za, za rok, która startuje we wrześniu. Także tutaj w mecz z Portugalią jak gdyby był taką odpowiedzią na, tą, na ten pierwszy mecz, gdzie zweryfikowaliśmy, gdzie, gdzie chłopcy bardzo chcieli zbudowali sobie świetny zespół. Naprawdę, muszę powiedzieć, tutaj wymieniony tutaj przez pana doktora Janek Biegański, który jest kapitanem tej reprezentacji, naprawdę jest taką osobowością, która razem z radą zespołu, składającą się jeszcze tam z Maksymiliana Tkocza, między innymi, oni zbudowali taki zespół wokół siebie, bardzo chcieli, przygotowali się do, do tego meczu z Portugalią. Mieliśmy tylko, e, tak naprawdę, dwa treningi, a na kadrze nie ma nigdy więcej, ale byłem pod dużym wrażeniem takiej dyscypliny i takiej chęci biegania, e, biegania i, i, i wywalczenia tego co, co sobie założyli, plus atmosfera, która panowała na stadionie w Stalowej Woli była naprawdę wyjątkowa. Te pięć tysięcy niecałych ludzi, którzy przyszli, którzy nas dopingowali, plus świetna organizacja. No naprawdę w mojej ocenie ci chłopcy zasłużyli na ten, na ten, na ten rezultat, a Portugalia zagrała tak jak Portugalia grała zawsze. To no, akurat w tym, w tym meczu my byliśmy, byliśmy lepsi i przejmujemy to z pokorą. Tak samo jakbyśmy z pokorą przyjęli porażkę, tak samo z pokorą przyjmujemy no zwycięstwo. w tym momencie wracamy do, do tego, od czego zacząłem program, chociaż przynajmniej powiedział, że, że... Ja tak Inaczej, ale właśnie o to chodzi, że to dobrze, że te reprezentacje składają się z tak wielu zawodników, którymi można rotować na różne sposoby, że są tu dwie jedenastki, tam dwie jedenastki, bo, bo to pokazuje, że być może doczekamy się trochę tego, na, na co, czego mamy deficyty aktualnie w futbolu solidnej klasy, klasy średniej, że będą zawsze indywidualności, które się wybijają ponad resztę, jak właśnie Lewandowski, jak Zieliński, ale my mamy ogromny dzisiaj problem w seniorskiej piłce z zawodnikami w skali Europy przeciętnymi. Po prostu ich jest niewielu. Albo mamy zawodników naprawdę idących gdzieś w górę, albo takich, którzy są za słabi, żeby zaznaczyć się, nie wiem, żeby rozegrać 250 meczów na poziomie Premier League i nie być, nie wiem, absolutną gwiazdą tam, tylko być po prostu takim pozytyw, pozytywnym tego słowa znaczeniu szaraczkiem. Czy to oznacza, że idzie jakaś fala piłkarzy, fala pokoleniowa na solidnym poziomie, którzy będą nam nie będą przynosić wstydu na poziomie najpierw Ekstraklasy, a potem gdzieś dalej. No, muszę powiedzieć, że. Tak się pan skrzywił, że już wiem, że nie, więc. Nie wiem, <grym grym> jak odpowiedzieć na to pytanie. Bo nie chciałem mu radzić, zastanowić się, jak na to pytanie odpowiedzieć, bo nie chcę ukłamać. A mhm. jednocześnie nie, nie chcę też od, odrzeć z tego optymizmu, który tutaj zapanował od samego początku, mimo jak to powiem, że. Ja tylko starszych. pytam. Nie jest ja to ja twierdzę, ostatni tak. do optymistów. optymistą. Trzeba powiedzieć sobie szczerze, że są elementy, w których nasi zawodnicy, oni sami to dostrzegają, odstajemy niestety od, od naszych przeciwników, jak chociażby w meczu z Niemcami, czy nawet w meczu z Portugalią, może nie, ale w meczu z Niemcami było to. Widać naprawdę, mocno i sami chłopcy to zauważyli, że jeżeli chodzi o przygotowanie takie techniczne, jeżeli nawet o przychodzi przygotowanie takie motoryczne, jeżeli w kontekście siły i dynamiki, to w, to w wielu aspektach żeśmy się, mówiąc krótko, odbijali od Niemców. Z Portugalią było trochę inaczej, bo to byli inni zawodnicy, ale jeżeli chodzi o wyszkolenie techniczne, Portugalczycy byli na, na bardzo dobrym poziomie i gdzieś niektórym naszym zawodnikom, niestety, no, jak to mówię, potocznie ten, jeszcze, że ten sprzęt trochę jeszcze przeszkadza. Ale to są i to tutaj widzę różnicę, mówię to, mówię to otwarte. Okej, okay, czyli posuwając, Niemcy silniejsi, Portugalczycy lepsi technicznie nam przeszkadza piłka, wszystko, wszystko wiemy, ten odcinek <laughs> to jest tak, bez sensu. tak, ale jest <laughs> jeden zespół. My zawsze wygrywamy, wygrywamy naszymi elementami, które mają mocne, potrafimy zbudować zespół. Mhm. Jesteśmy zespołem, potrafimy za siebie biegać, i gdzieś staramy się też gdzieś w tej naszej zespołowości ukryć nasze mankamenty, a uwypuklić elementy, które są naszą mocną stroną. Na przykład staje fragment gry. Gra z kontrataku. Teraz próbujemy, w, w, zgodnie z nową myślą wprowadzoną przez prezesa Mateńkę i prof. i dyrektora Dorne, chcemy być proaktywni. Co co powiedział, nie stoimy z tyłu, tylko staramy się wychodzić. Chcemy też tą piłkę odbierać wysoko. Staramy się też namówić i zdjąć z tych naszych zawodników z ten klosz takiego, takiego komfortu, żeby budowali grę od tyłu. I to też było widać w meczu z Portugalią. Mam nadzieję, że widzieliście to, że nie wybijaliśmy, nie graliśmy długim pogodaniem, tylko staraliśmy się grać po ziemi. Staraliśmy się namówić się do tego, żeby przenosić musieli ciężar gry, żeby starali się gra, brać piłkę na siebie, żeby wyśli z takiej strefy komfortu, gdzie, którą często oni mają też u siebie w klubie, to podkreślałem, że trener każe mi tylko zgrać długie podanie, ja mam grać tylko do obrońcy albo długą, nic więcej, żebyś tyle nie zepsuł. A tutaj właśnie my chcemy dzięki tej zasadzie proaktywności, którą staramy się im w, w, wpoić, żeby mimo tego, że gdzieś mamy pewne namankamenty techniczne, to żeby oni próbowali, bo proszę mi wierzyć, mimo tego, że może to zabrzmi nie niedobrze, co mówiłem u to mam zawodników, którzy pracują ze mną już od roku, e, czy nie którzy krócej i jeżeli im się da zaufanie, którego często oni nie mają w klubach, bo ja mam zawodniku na przykład teraz, którzy, większość z nich nie gra w ogóle w klubach, albo gra bardzo mało, wchodzi na minutę, albo tylko jedzie na mecze. Jeżeli tym chłopcom się zaufa, Powiem taki przykład bezpośredni. Kuba, Szyma, Kuba Szymański. Z górnika, tak? z górnika, tak. Kuba, która mało gra, który jak przychodzi do mnie na początku, był zawodnikiem, który był bardzo przestraszony. Grał tak, grał do najbliższego, bał się cokolwiek zrobić. Rozmawialiśmy z nim, próbowaliśmy, nawet w meczu z włochami popełnił błąd, mieliśmy rzut karny, uratował go bramkarz. Były głosy nie trzeba go ściągnąć, ja mówię spokojnie, zaufajmy temu młodemu człowiekowi. dajemy mu szansę. On musi popełniać błędy, dlatego że jest młodym zawodnikiem. Jeżeli my będziemy go wymieniać po każdym błędzie, który on zrobi, to on nigdy nie zrobi kariery. Młodzi zawodnicy. Potrzebują cierpliwości trenera. Potrzebują z nim takiego paktu kontraktu. Daję ci dwa-trzy mecze, zagraj na swobodzie, ja biorę na siebie, odjął tego, co ty zrobisz. Graj, ale spróbuj zagrać tak, jak ja chcę. I Kuba to oddał fantastycznie. Dwa trzy to... mecze to nie za dużo powiedzmy, no, Cześć, ale... że myślałem, że pan powie 15, ja... 16. Ja, ja tak, że nie mam, więcej, jest ja więcej nie mam. Ja więcej nie mam. W klubie podejrzewam, że więcej, ale u mnie nie ma więcej. Więc i podaję to przykład Kuby, chociaż on jest jedyny, gdzie on nagle zaczął próbować wprowadzać tą piłkę, odwdzięczył się w tym samym meczu z Włochami, bo zrobił bramkę, wygraliśmy. Teraz, teraz stał się podstawem zawodnikiem w meczu z Portugalią, gdzie, gdzie, na tej, gdzie, gdzie wprowadza piłkę, próbuje łamać pressing, próbuje kierować bloki obronnym, bo ma swoje atuty w postaci świetnej gry głową. I teraz dokłada do tego te elementy, które nazwał sobie, to jest trenerze moje wyzwanie. Moim wyzwaniem będzie to, że ja będę próbował nad, wprowadzać piłkę, jak my to nazywamy, drive the ball, czy wprowadź zagraj między strefy, utrzymaj się przy piłce pod presją. I on to próbuje robić. I proszę wiedzieć, u niego następuje w obrębie tego pół roku naprawdę duża metamorfoza na plus. I ja apeluję do tego, że ci zawodnicy, którzy są teraz, jeżeli damy im więcej wiary, w klubach, no bo w kadrach ja im mam co pół, co, co trzy miesiące, czasami trzeba czekać pół roku po przerwie jesiennej, mm -hmm. ale jak damy im wiarę, to oni naprawdę tego, to oddają, nie? Naprawdę to oddają, tylko trzeba im zaufać, mieć do nich pogodzić, że czasami przegramy, tak jak przegraliśmy z Czechami, bo w obrońcach tego namawiałem do tego, że wprowadzał piłkę, popełnił błąd, straciliśmy bramkę, trudno, przegraliśmy. Ja to biorę na siebie. Powiedziałem, bo to był Crispin, my Crispin, nie przejmuj się. Ja to biorę na siebie, prosiłem cię, masz to cały czas robić, zobaczysz, że ci to kiedyś się przyda. I teraz Crispin jest podstawowym zawodnikiem w Górniku Zabrze. Wprowadza tą piłkę, próbuje, bo nauczył się, że tak trzeba grać. Wypracował sobie taki pewien profil i wyszedł poza tą strefę komfortu, że nie gra tylko bezpiecznych na alibi na zagrań. I ja uważam, że na tym trzeba budować z młodymi zawodnikami. Słuchajcie, bo tutaj Krzysiek tak. na mnie trochę obraził ten start, ale nie, dokładnie, nie są dokładnie, te, dokładnie te słowa tutaj myślę są trenera Miłosza kluczowe, bo my, Mateusz. Powiedział. Pytanie, jak my te mecze wygrywamy, i moim zdaniem, my jako dziennikarze, jako kibice powinniśmy trochę większą uwagę. Przyłożyć do tego, jak gra wygląda, a nie koniecznie do samego wyniku i stricte na tym wyniku bazować, bo my jest, trzy mecze się wygra, to już jest chóra optymizm. Trzy mecze przegra trener, to z kolei chcemy go krzyżować od razu I, i, i takie nawyki moim zdaniem są tutaj zabójcze, bo trenerzy, też pewnie selekcjonerzy są później pod presją i to samo, to samo się dzieje w akademiach piłkarskich. Jedno słowo, które się przewijało cały czas, to była odwaga. Tak? Tutaj trener mówił, zachęcałem, żeby zawodnicy byli odważni. Ja dzisiaj w drodze do Warszawy akurat słuchałem podcastu Michała Zachodnego z Karolem Borysem. I Karol tam powiedział właśnie, dla mnie najważniejszą osobą jest trener i jeżeli on każe mi być odważnym, to ja jestem odważny. I tutaj to bardzo mocno koreluje z, ze słowami trenera Stępińskiego, czyli jeśli dajemy zaufanie zawodnikowi, jeśli namawiamy go do tego, żeby on był odważny, on może jedną bramkę zawali, ale w kontekście jego przyszłości później gry klubowe i tak dalej. Benefity mogą być, mogą być po prostu widoczne. Jak chwilkę poczekamy. Dodajmy, że Karol Borys to jest reprezentant Polski lat 18, zawodnik Śląska, Wrocław już po debiucie w X-Klasie w bardzo młodym wieku i po udanych testach w Manchesterze United. Prawdopodobnie jest to jeden z najzdolniejszych zawodników dzisiaj, dzisiaj w Polsce. Jakaś tam nadzieja, perełka, być może chłopak, który będzie właśnie takim Piotrem Zielińskim, bo to jest środkowy pomocnik. Mateusz chyba Chyba możemy powiedzieć, że właśnie Karol Borys to jest zawodnik, który, jeśli będzie dobrze poprowadzony, to może dawać dużo, dużo radości polskim kibicom, bo to będzie zawodnik efektowny. On jest taki niziutki, krótko prowadzi piłkę, umie dryblować. może coś z tego fajnego wyniknąć. Absolutnie. No Karol Borys jest pewnie teraz takim jednym z głośniejszych nazwisk, ale w paru ostatnich latach generalnie kilku młodych, jak chociażby Kasper Kozłowski, którego swoją drogą prezes mateńko gdzieś tam w Szczecinie prowadził. W, w wyskakiwało. Myślę, że w, w naszym futbolu, w tym momencie największym naszym kłopotem jest właśnie to przejście między juniorem a seniorem i, i, i później ta dalsza weryfikacja. Rozmawialiśmy tutaj o Aleksandrze Buksie chwilę. Kacper Kozowski. Przed też programem jest, tutaj. Przed nie. programem, tak. Kacper Kozowski też jest przedstawicielem rocznika 2003 i w ogóle to jest taki rocznik, nie, nie, nie powiem, może jakiś Złoty, ale gdzie kilku tych piłkarzy jest wybijających się, ale widzimy co się potem dzieje po wyjeździe za granicę, bo teraz dopiero Kozłowski gra, zaczyna grać w Witeze, odbił się od Belgii, wiadomo, że trafił do, do trudnego klubu, więc wracając do Karola Borysa, warto na niego patrzeć, ale myślę, że, że trzeba jeszcze troszeczkę chłodniej głowy, bo jednak później... Ta zachodnia bardzo weryfikuje tę naszą młodzież i, i często oni się, oni się odbijają. A, ale fajnie, że, że, ta, że ta młodzież, która wchodzi, to nie, niekoniecznie bazuje na fizyczności, na tym, że oni dorastają szybciej niż inni, tylko nawet jak Kozłowski, który faktycznie jako 15 latek był już fizycznie jako dorosły facet. No to to jest przy okazji, że nie mamy takich ludzi, bo na przykład Grzesie Krychowiak był, pamiętam, bo on jest z 90 rocznik, że on wybijał się w przeciwieństwie przykład do Michała Janoty fizycznością i on już później jak dorośli inni, no to nigdy się nie wyróżniał technicznie. A Janota znowu był gościem, którego my zgubiliśmy. Fajnie by było, gdybyśmy takich Janotów, czyli pewnie Karola Borysa w tym momencie nie gubili. To jest też pewnie wyzwanie dla trenerów. Myślę, że w dużej mierze klubowych, no bo trenerzy mm -hmm. reprezentacji to mogą czasami trochę poratować. Tak jak znowu przed programem rozmawialiśmy a propos Dariusza Stalmacha, który przy okazji transferu do troszeczkę... ja chciałem zapytać o, o w tym momencie o Dariusza Stalmacha, bo powiedzieliśmy, że, że Karol Borys był wyskautowany przez Manchester United. Wy jako trenerzy cieszycie się, gdy zawodnicy wyjeżdżają za granicę. Stalmach wyjechał za 700 tysięcy euro zdaje się. Powiedzmy sobie szczerze, kluczowym zawodnikiem pierwszej drużyny Milanów w najbliższym czasie nie zostanie. I teraz pytanie, czy to jest dobre, że on wyjechał, czy to jest łudzenie się, że zrobi wielką karierę, to jest głównie przeprowadzka życiowa, czy to jest inwestycja rzeczywiście w sport. Ja Powiem tak, i tak i nie. Jeżeli idą i grają, to zdecydowanie cieszymy się, no bo tam jest to środowisko jednak też bardziej wymagające, skoro. O... Primavera Ligiebie. jest bardziej wymagająca. Nie, nie chodzi, tak mi, nie, tak chodzi tak mi, gdy tak. zawodnik idzie do klubu zagranicznego na, na hmm. poziom seniorski i gra, a to, 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 że wtedy to jest wymagające. Ja nie mówię teraz o primawerze, chociaż wiem, że Darek Samach w tym przypadku poszedł do primawery, i tutaj właśnie nie wiemy tak do końca, jak będzie, bo to czas pokaże. Dla niego to jest zmiana środowiska bodajże chyba w ostatnim dniu okienka transferowego, więc potrzebuje pewnie trochę czasu do tego, żeby tam jeszcze się zaaklimatyzować i, i, i zacząć grać i zobaczymy jaki przede wszystkim będzie plan na niego samego klubu Milanu i jego otoczenia prawda no bo rozmawiałem też z Darkiem on ma plan żeby tam jakby zacząć oczywiście grać ale chciałby też w tym no, czasie też ma taki plan eee, tak, tak oczywiście postan. że tak ale ale, ale <grym> chciałby chciałby na pewno do zespołu seniorskiego nie musi to być Milan często wiemy że tych zawodników młodych e, którzy się rozwijają e, dobrze wypożyczani są do zawodników Serie B Serie nawet co, bo to masto który dokładnie. To, topobęga, który teraz dokładnie. W to też kwestii. są jakieś, jakaś droga do tego, żeby tego zawodnika budować i mam nadzieję, że jego, jego droga taka będzie odnośnie jeszcze się odniosę, jeżeli mogę, tego co Miłosz mówił odnośnie tych. Ja nie jestem aż tak, jakby może, może nie tyle, nie. jestem optymistycznie nastawiony. Piłka mnie bardzo... przeszkadza. u, znaczy... u się przeszkadza, nie, u was nie, nie, bardziej chodzi mi o to, czy mamy. Uważam, że, że to co Przemek wcześniej jakby powiedział też jedną rzecz. Od paru lat gdzieś tam te nasze, i, i infrastruktura, i wszystko gdzieś tam idzie we właściwym kierunku. Wiadomo, że to się nie da jak za dotknięciem czarodziejsk, czarodziejskiej różdżki, żeby to wszystko się już od razu zaczęło kręcić we właściwy sposób, ale wydaje mi się, że ten kierunek jest właściwie obrany i, i, i myślę, że ta świadomość i trenerów, i tak samo zawodników, którzy dzisiaj też e, myślę, że są bardziej świadomi tego, m, czego od nich my będziemy wymagać i. i Przede wszystkim oni zaczynają wymagać też od siebie, idzie w dobrym kierunku. I uważam, że, że, że jest szansa do, na to, żeby było lepiej. I wydaje mi się też, że tutaj dużą rolę właśnie mają otoczenie przede wszystkim zawodników, które się zajmuje tym zawodnikiem dzisiaj, tak, żeby, żeby też to było w taki sposób. Odpowiedzialny, bo, bo często mamy do czynienia z nieletnimi zawodnikami, którzy jeszcze do końca nie wiedzą, czego do końca oni sami chcą. I, i, i oczywiście mają radość z gry, ale myślę, że te osoby, które się nimi opiekują, czy kluby, dyrektorzy, trenerzy w klubach powinni wiedzieć, na czym on musi pracować, wyznaczać mu taką ścieżkę trochę rozwoju i systematycznie to realizować. I ta świadomość jest naprawdę bardzo ważna i uważam, że, że jest w stanie pchać tych młodych zawodników w dobrym kierunku. To, co jeszcze miłoż jedną rzecz powiedział ciekawo odnośnie tej fizyczności, to myślę, że to jest coś, co my rzeczywiście czasami dzisiaj na niektórych poziomach gdzieś tam odstajemy kadr młodzieżowych, bo tam przyjeżdżają to tak, jak mecz z Francją, no tam zawodnicy naprawdę. Byli, no, można powiedzieć, że jakby żywcem wyciągnięci z piłki seniorskiej wizualnie, ale, ale daliśmy radę przeciwstawiając przede wszystkim się też ich charyzmom, sposobem grania na pewno. Wszystkiego po trochu musieliśmy się na pewno wznieść na wyżyny swoich umiejętności, żeby, żeby w jakiś sposób nawiązać rywalizację z nimi. I, I Ale chcielibyśmy to nie wspinać się, a być na tym poziomie, prawda? Więc do tego dążymy i myślę, że ja bym, ja bym był optymistycznie nastawiony, że, że, że idziemy w dobrym kierunku. Kolejny kobeszko trochę uciekł od odpowiedzi. Ja wrócę do tego Stalwacha jako przykładu. Czasem polska piłka, no coraz bardziej ze względu na, na finanse polskich klubów, które nie są jakieś wybitne, nie stała się inkubatorem, po prostu hoduje zawodników dla klubów znacznie poważniejszych, bogatszych. I koniec końców ktokolwiek zagra dobre dwa, trzy, cztery miesiące to nagle wyjeżdża za granicę, gdzie zderza się z ogromną konkurencją, bo takich chłopców jest tam kilkudziesięciu, jak nie kilkuset łącznie. I okazuje się, że to są dla zachodnich klubów zakupy na zasadzie a co mi tam, a nóż się uda, a nóż się trafi. I z tego wielkich karier na koniec nie ma. Ja myślę, że warto zadać sobie pytanie, czy dzisiaj w miejscu, w którym jest polska piłka klubowa, my mamy w ogóle jakieś rozwiązania i pomysły na to, jak to zmienić, bo perspektywa rynku transferowego i to że nie wiem, 5 milionów euro to jest nieosiągalna kwota dla polskiego klubu, żeby kupił ściągnął zawodnika tak a jak spojrzymy na najlepsze Ligi europejskie no to za 5 milionów euro kupuje się zawodników raczej do szerokiego składu, a nie do tego żeby ktoś grał pierwsze skrzypce w danym zespole i pytanie czy, czy my dzisiaj to tu już poruszaliśmy chyba jakiś czas temu, jak, jak rozmawialiśmy też tutaj, czy my dzisiaj mamy jakiekolwiek inne opcja niż postawić mocniej na szkolenie, bo dzisiaj nie wejdziemy nie wejdziemy w ten Tak, ale rynek. stawiając mocniej na szkolenie budujemy kadry zachodnim zespołom, które za bezcen kupują tych zawodników na sam koniec. Nie, no, Myślę, że stawiając na to szkolenie po części stanie się tak jak mówisz, ale po części masowość tych wychowanków i ich liczba spowoduje, że w pewnym momencie te kadry zachodnich klubów szerokie się już na tyle wypchają, że nie będziemy musieli Wszystkich tam oddawać, tak? I ten poziom, delikatnie niższy, będzie adekwatny do tego, żeby rywalizować w ekstraklasie. Panowie, a wy rozmawiacie z zawodnikami na temat ich świadomości, ich planów życiowych? Czy nie wtrącacie się to w, ogóle, w to w ogóle? Czy macie takie rozmowy na zasadzie, po co będziesz tam jechał, to jeszcze nie jest czas dla Ciebie? Może lepiej zbudować sobie pozycję w Polsce? Może tu trzeba pokonać parę szczebli? Nie spiesz się, nie, nie, nie idź za pierwszą, lepszą ofertą tylko dlatego, że ktoś dostrzegł się na jakimś turnieju i zaprosił. Do siebie. Czy znaczy ja powiem tak, podnosząc się do tego pytania, ja wyłączam się z, z takiej dyskusji z zawodnikami dotyczących rozwoju kariery. Czyli gdzie on ma pójść, czy on powinien tu zostać, czy ja powinien gdzieś przejść, czy do, powinienem przejść do tego klubu. Raczej zostawiam te sprawy klubowi i zostawiam to sprawę na dżesku. Oczywiście, jakże zawodnicy proszą mnie o rozmowę, to wtedy nigdy im nie odmawiam. Zawsze powiedziałem, że chcę im pomóc, ponieważ dla mnie i to zawsze powtarzałem im, im na sali. Ale proszą? Nie, jeszcze żaden nie poprosił. Jeden. Jeden poprosił i został. Także nie, żartuję. Powiem zawsze zawodnikom, że jesteśmy, ja i moi asystenci, jesteśmy tutaj podczas tego krótkiego zgrupowania, bo widzimy się raptem 10, czasami 6 dni przez te 5 zgrupowań, a czasami rzadziej, no bo duża jest rotacja. Jesteśmy do tego, żeby im pomóc w karierze. Obojętnie jak ta kariera im się potoczy, to chcemy, żeby oni z tego, z tego zgrupowania, które tutaj są, wybrali 1, dwa elementy, niech to będzie jeden, dwa które sprawią, że oni będą lepsi. Thank <laughs> you. W kontekście jego jako zawodnika. Wszystko, co chcemy zrobić, co oni będą robili, właśnie to zabieranie ich z tej strefy komfortu, żeby ryzykowali, ma sprawić, że oni będą lepszymi piłkarzami. I ja się w tej całej, razem w pracy z moimi, z moimi tutaj trenerami na tym koncentrujemy i to, czy to będzie sprawiało, że on przejdzie do innego klubu, czy on w tym klubie zostanie, jak to będzie wyglądało, zostawiam to jak gdyby już losowi i decyzją jego wodarzom w klubie, czy też menadżerom, no bo to jest jak gdyby sprawa klubowa. Natomiast ja bardziej się koncentruję na tym, żeby oddać zawodnika lepszego, niż go dostałem 10 dni wcześniej. To jest moim Celem, i na tym się, staram się w nich pracy koncentrować. Natomiast, jeżeli on chce i ma taką potrzebę, tak powiedział, tylko raz się zgłosił, żeby się zapytać i mówi, trenerze, mam taki dylemat, czy tren mógł mi pomóc, no to przecież nie powiem, Wiesz, sorry, przepraszam cię, ale coś się nie łączy, nie mam teraz czasu. Odpowiem mu, bo powiedziałem, że skoro on mi zapyta, to chcę mu pomóc i, i przekażę mu y, to swoje zdanie, ale zawsze też zaznaczam, żeby pamiętał, że musi to skonsultować z menadżerem, musi to skonsultować z klubem, bo tak naprawdę ma kontrakt z, tym, z, tym, z, tą, z tą strukturą podpisaną, a jestem tylko i wyłącznie tutaj w kadrze po to, żeby mu pomóc w rozwoju jego kariery. Tak do tego podchodzę. Mm -hmm. No dobrze. Dalszą część tej dyskusji poprowadzimy sobie po przerwie. Już nie na tenie TVP Sport, tylko na Weszło TV. Za pierwszą część bardzo dziękuję. Miłosz Stępiński, trener reprezentacji dziękuję Polski bardzo. do lat 20. Dziękuję bardzo. Mateusz Janiak, dziennikarz Weszłokom. Dziękuję. Przemysław Mamczak, Weszło Junior. Dziękuję. Oraz Wojciech Kobeszko, trener reprezentacji Polski do lat dziękuję. 18. Dziękuję bardzo. Zapraszam na drugą część teraz, a na kolejny program za tydzień. Zazwyczaj wygrywa faworyt. Chyba, że ma pecha. I wracamy do tej dyskusji. Mówiliśmy o wyjazdach polskich piłkarzy. Przed programem ten pism powiedział, że najlepszy w jego odlużynie jest Oleg Buksa, że to jest zawodnik, który się wybija, jeśli chodzi o możliwości indywidualne. Natomiast ten chłopak nie gra i znowu wracamy do tych wyjazdów, czy one mają sens, czy nie mają sensu, bo mam wrażenie, że. Ogromna część polskich talentów jest marnowana właśnie przez to, że za szybko próbują dostać się na ten europejski top, a po prostu w tej kolejce trzeba swoje odczekać. Na początek wyjaśnienie, nie jest najlepszy, tylko jest jeden z najlepszych. Jeden z najlepszych, jeden z, jeden z jednego. Jeden z najlepszych. Myślałem, że to co mówiłem w korytarzach, to zostaje na korytarzu, ale widzę, że tu nie ma takiego, za, takiego założenia. Ale dobrze, jeden z najlepszych, który faktycznie na tym zgrupowaniu w tym momencie, bo podkreślę to co mówiłem wcześniej, u młodych zawodników naprawdę jeżeli chodzi o karierę trzy miesiące, to co powiedział... Bo tak czasami miesiąc, czasami dwa widzę zawodników, którzy jest, to jest jak rollercoaster. Raz jest u góry, bo gdzieś zagrał, bo trener Muzeów bo zagrał dwa mecze, jeszcze, Ale jeszcze daj Boże bramkę, potem wciąż gdzieś. Wciąż mam spotem. takie wrażenie, że gdyby Oleg Buksa był piłkarzem Wisły Kraków, dobrze zarządzanej Wisły Kraków, jakiegokolwiek polskiego klubu i nie wyjechał za szybko do Włoch, to byłby wyżej dzisiaj w hierarchii futbolu. Jedna wie, Wiem do czego Pan zmierza i z jednym elementem na pewno się zgodzę, to jest to, że Oleg Buksa w mojej ocenie, nie chcę tu mu wystawiać jakieś laurki, ale takie jest moje zdanie. Powiedziałam, że będę to szczery, więc będę szczery, byłem w korytarzu, to i tutaj. Jest napastnikiem, który w tej chwili, gdyby był w klubie ekstraklasy, byłby podstawowym napastnikiem, naprawdę. I nie jest do końca dobre, już nie mówię o Olku, się tylko mówi ogólnie o, z mojego doświadczenia, mhm. dla młodych zawodników, jeżeli trafiają do klubów, w których mało grają. Młody zawodnik jest bardzo czuły na brak doświadczeń związanych z decyzyjnością, z czuciem piłki, które wynikają z, z grania, grania regularnych meczów. Dlatego zawodnicy, którzy są pozbawieni tego i na przykład nie mają jeszcze zespół rezerw, tak jak mam taką sytuację z Tomkiem Neugebauerem na przykład, który gdzie w Lechii Gdańsk nie ma rezerw i on tak naprawdę tylko jeździ i nie gra, to ma sam, przyjeżdżając do mnie, ma duży problem z tym, że widzi się w takich sytuacjach właśnie szybkiej decyzyjności, pod presją, czy też czucia piłki ma te braki. I młodzi zawodnicy, starsi zawodnicy mam wrażenie nie są tak na to podatni jak młodzi, gdzie brak tego rytmu meczowego, tego regularnego grania, zaufania trenera, ale zaufanie trenera przejawia się głównie tym, że on przede wszystkim gra, mniej lub więcej, ale gra i to się odbija na ich formie i często właśnie zawodnicy, którzy gdzieś zostają, mają, oni stoją, stoją przed takim dylematem. to podobny temat był poruszany na konferencji, rozmawiałem z, z trenerem w stacji 20 bo on ma bardzo problem, problem z reprezentantami Niemiec, którzy mają, stają przed wyborem, czy pójść do lepszego klubu za lepsze pieniądze, lepszy kontrakt, ale nie grać, czy zostać w tym klubie, który jest, albo wybrać mniejszy klub za mniejsze pieniądze, ale mieć możliwość regularnego grania. I oni na ten temat dyskutują i właśnie zawodnicy bardzo często kierują się przede wszystkim niestety pieniędzmi, albo chęcią rozwoju, bo lepszy klub i tracą na tym, bo, bo nie grają i potem muszą gdzieś to zmieniać. A ci, którzy zostają gdzieś niżej, na tym zyskują, bo jednak regularne granie i czekanie na to, odsuwanie tego, tego sukcesu na, na, dalszy, na dalszy plan, a nie już teraz szybko, jak najszybciej to mieć, na, na tym zyskują. I nie wiem, jak to w przypadku Alka to będzie wyglądało, bo to trudno mi powiedzieć, natomiast ogólnie mówię, że ci zawodnicy, którzy mało grają i przyjeżdżają, widać to od nich przede wszystkim w pewności siebie w ograniu. Dla młodego zawodnika, resumując, granie jest podstawą, obojętnie gdzie by nie było, ale żeby grał regularnie. Mhm. W momencie, gdy pojawia się oferta kadra U18, no człowiek ma jakieś wyobrażenie. Pytanie, czy Okazało się, że to jest łatwiejsza czy trudniejsza praca. Chodzi mi o liczbę talentów, bo ktoś może powiedzieć: A dobra, do lat 18 tam pewnie jest 50 zdolnych chłopaków, mam wybrać sobie 20, czy też się okazuje, że mam wybrać 20, a zdolnych jest tylko 8? Jest sporo zdolnych, chociaż weryfikacja nie jest łatwa. Jeżeli chodzi też o to, co Miłosz mówił, i pan redaktor zadawał to pytanie odnośnie tego, tych transferów, jeszcze tych młodych zawodników, to, to w mojej właśnie ocenie jest przede wszystkim priorytetem takiego zawodnika powinno być to, czy on ma szansę na granie i, i, i jakie granie i czy przede wszystkim doszedł do ściany już w Polsce, a wydaje mi się, że, że im coraz młodszych to zawodników... Puszczamy. Do ściany w Polsce to doszedł Lewandowski, jak został królem strzelców i mistrzem Polski. To on doszedł do ściany. A jak ktoś ma rozegrane jak stalmach 53 minuty w eksaklamacji. Dlatego, dlatego nie chcę do tego jakby nawiązać, że, tak. że, że często jest tak, że oni mogliby się tutaj u nas jeszcze rozwijać i wszyscy o tym wiemy, ale gdzieś ten rachunek prawdopodobnie ekonomiczny klubów musi się też w jakiś sposób zgadzać. I myślę, że tutaj jakby nie naszą rolą jest i tak. ani ocenianie w takiej sytuacji, bo to wydaje mi się, że, że trzeba by zaprosić dyrektorów sportowych takich klubów, którzy takich zawodników puszczali w świat, I, i, ale wydaje mi się, że właśnie no, najważniejszą rzeczą w tym, w tym wieku tych, tych zawodników jest to, że, żeby oni regularnie grali i przede wszystkim dostawali weryfikacje z lepszymi od siebie. I jeżeli tego nie ma, no to wiadomo, że, że stoimy w miejscu, a jak stoimy w miejscu, to nie rozwijamy się, a się cofamy. I jakby idąc, idąc tutaj do, do tego tematu, jeżeli chodzi o, o weryfikację talentów w kadrze 18 nie jest to łatwa rzecz, zwłaszcza, że to jest 2005 rocznik, który dzisiaj nawet Wysyłając powołania ze swoim sztabem, patrząc na, 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 na nasze jakby możliwości tych zawodników, których możemy zweryfikować, tak naprawdę okazało się, że trzech zawodników jest z poziomu ekstraklasy, jeden zawodnik jest z poziomu pierwszej ligi, jest kilku zawodników z poziomu drugiej ligi i później schodzimy niżej trzecia liga i poziom centralnej ligi juniorów. Bardzo ciężko jest zweryfikować, jakby przydatność takich zawodników, jeżeli jednego dnia oglądam mecz ekstraklasy, drugiego dnia pierwszej ligi, trzeciej ligi i Celiotki. I ten zawodnik, który w Celiot naprawdę bardzo fajnie te mecze dzisiaj wyglądają, jest naprawdę Sporo, spora intensywność tych spotkań i, i widać, że duże zaangażowanie i dużą niekiedy jakość nawet tych zawodników, ale ciężko to jest odnieść do, do meczu drugiej ligi załóżmy, czy, czy trzeciej ligi, gdzie widzisz chłopaka w tym samym roczniku, który może nie wyróżnia się, ale daje radę z tymi seniorami, prawda? I to jest jest ciężko czasami zweryfikować, który jest z nich lepszy w tym momencie. Może nie, nie przyjęliśmy jakby kluczową, ale no myślę, że taką zasadę mamy, że idziemy od góry do dołu. Jeżeli na poziomie ekstraklasy jakiś zawodnik występuje, to uznajemy, że to nie jest przypadek, bo rocznik 2005 jest bardzo młodym zawodnikiem w tym momencie na poziomie ekstraklasy. Zawodnik równie dobrze 2004, 2003 i 2002 też jest dzisiaj młodzieżowcem. Jeżeli taki zawodnik gra na poziomie seniorskim, to wydaje nam się, że to nie jest już przypadek i na pewno takiego zawodnika obserwujemy, weryfikujemy i w 90% się to potwierdza, że rzeczywiście ci chłopcy są na tych pozycjach wiodącymi zawodnikami w kraju. A w takich rocznikach jak do lat 18 to ten rynek jest już tak przeskautowany przez kluby ekstraklasy, że poza akademiami klubów ekstraklasy trudno kogoś znaleźć? Czy zdarzają się perełki, że jest telefon, Słuchaj, uważaj, tu w trzeciej, czwartej lidze pojawił się chłopak, który jest zjawiskowy, trzeba pojechać zobaczyć. Liczymy na to, że znajdziemy i wydaje mi się, że też nasze ostatnie powołania, bo też dochodzą tutaj zawodnicy, gdzie mamy w związku, tak, scouting zagraniczny też działamy i na terenie Anglii, Niemiec mamy swoich scoutów, którzy też tych zawodników nam szukają często też. Oni tam jeżdżą, my oglądamy najczęściej online, ale zdarza się też, że pojedziemy na obserwacje na żywo i, i, i jakby ten, ten, ten scouting cały i w Polsce, który też mamy, myślę wydaje dzisiaj z mojej perspektywy dobrze rozwinięty, bo mamy, mamy fajnie to gdzieś tam w systemie tak połapane, jeżeli chodzi o nasze obserwacje. I, i, I to wydaje mi się, że to jest na wysokim poziomie, ale ta weryfikacja właśnie tych chłopaków w tym momencie jest taka, że jeżeli ktoś gra na poziomie ekstraklasy, tak jak mówiłem wcześniej, czy, czy pierwszej ligi, no to no, trudno żeby, żeby takiego zawodnika nie powołać do reprezentacji i go nie zweryfikować i zazwyczaj kozuje się bardzo no tak, przyda. Ale bardziej pytałem o czy są zawodnicy typu tak, ale to właśnie Wojciech Kowalczyk, jak... który w Polonezji Warszawa gra, nagle tak, i... do Warszawy. Warszawa. właśnie przykład tych nasz, nawet naszych ostatnich powołań, gdzie powołaliśmy zawodnika nieoczywistego, ale który grał w drugiej lidze w Garbarni Kraków, hmm. Karol Dziedzic i to było dobre powołanie i uważam, że to była dobra weryfikacja, wiadomo, że jeszcze Karol ma nad czym pracować, ale ale to jest ciekawy zawodnik, który jeszcze pół roku temu bodajże, czy rok temu grał w czwartej ligowej drużynie w Oświęcimiu, więc jak dobrze pamiętam. I wydaje mi się, że są tacy zawodnicy. Teraz zajęliśmy się ze swoim sztabem zawodnikami z trzeciej ligi. Staramy się wczoraj byłem na obserwacji meczu. Między innymi Zawiszy, Zawiszy Bydgoszcz z Polonią Środa Wielkopolska. Ja chciałbym jeszcze mówić może o samych zawodnikach, ale, ale, ale pokazuje też kierunek, że my nie jeździmy po samych akademiach topowych, tylko szukamy tych zawodników właśnie nieoczywistych i uważam, że takich. Jesteśmy w stanie znaleźć, ale też, a wręcz dla nich pomóc w rozwoju. Tylko trzeba gdzieś tam czasu na to, żeby ich rzeczywiście zweryfikować, bo konsultacje, które się odbywają, będziemy tych zawodników powoływać i oni nam na tych konsultacjach, zazwyczaj na meczach międzypaństwowych, dadzą odpowiedź, czy oni będą rzeczywiście wartością dodaną tej reprezentacji, czy nie. Ale my nie zamykamy się na takich zawodników i, i chcemy ich szukać. I mhm. uważam, że mamy spore grono wytypowanych takich zawodników, a jeszcze może nie do końca zweryfikowanych, ale mamy już ich na oku, często się kontaktujemy też z trenerami klubowymi. I rozmawiamy na temat, zanim pojadę na obserwację też, jeżeli e, widzę, że jest ciekawy chłopak w czwartej czy w trzeciej lidze, e, to dzwonimy, rozmawiamy z trenerami i, i pytamy się też o, o tego zawodnika. Jakiś pierwszy feedback, trener ma go na co dzień, widzi, go dotyka, i można powiedzieć on go, że tak powiem, szkoli w tym momencie. E, oczywiście trenerzy też e, bardzo fajnie na to reagują i. i, i, i Jesteśmy w takim kontakcie wydaje mi się, że, że, że jesteśmy w stanie coś tutaj jeszcze wyciągnąć w mhm. tych młodszych, bardziej katego kategoriach, to jeszcze trzeba e, Bo w starszych o, o, to jest... o, o, i, o, i sosie, który mamy. dlatego tak. tego to nie wspomniał. To jest, tam jest ponad 5 tysięcy obserwacji. 80 obserwacji jest robionych. Tak, tak. To to mi chodziło o żywo. i tak naprawdę każdy z nas, bo każdy z nas ma dostęp do tego, mamy drzewo tak zwane pozycji w różnym układzie, gdzie mamy ranking zawodników na podstawie nie tylko naszych obserwacji, z obserwacji skautów, ale też asystentów, którzy wyjeżdżają. Więc tutaj wracając do tego pytania, które tak zadał, jest bardzo ciężko jakiemukolwiek chłopcu się schować, bo albo złapią go skauci regionalni, albo złapią go asystenci, którzy go obserwują. Także mówię, no 5 tysięcy obserwacji chłopców, 80 co, co, co tydzień. Które są realizowane, ta, ta, ta baza tego tego ISO u który jest konikiem obecnego dyrektora, który bardzo, bardzo dbał o to, żeby to się rozrastało, i naprawdę tych obserwacji jest dużo. Ono jest bardzo, ja mówię tego, jest, duży, jest dobrym narzędziem, korzystamy z tego. Pomaga nam tych zawodników nie tylko sprofilować, ale też sprawić, żeby żaden z nich, się, żeby nam, mhm. żaden z nich nam nie umknął, łącznie z zawodnikami z trzeciej ligi. Mhm. To Przemek, ciebie zapytam, który jest z projektów PZPN-u? Yy, sprawdził się na tyle, że dzisiaj te kadry juniorskie mają, yy, mają z tego pożytek typu, nie wiem, Akademia Młodych Orłów, czy, te, czy zawodnicy, którzy dzisiaj są w kadrze 18 jeździli 5 lat temu na, właśnie na taką akademię, czy ten scouting już wtedy zadziałał odpowiednio i tych chłopaków gdzieś pociągnął w górę, czy niekoniecznie czy to Jeżeli taka, mogę przed tym, że w tej bayra. kadrze jest właśnie między innymi sporo zawodników z tych pierwszych takich zgrupowań talent i amo, tak jakby których projektów PZP-u i między innymi to kilku zawodników. Czy nie był to czas, że w, o, w 18 tak, tak Marcin Dorna jako pierwszy w swoich, jeszcze jak pracował na poziomie kadry młodzieżowych, jakby po raz pierwszy ci chłopcy, część tych chłopaków po raz pierwszy pojawiła się właśnie na takich akcjach. Mhm. Moim zdaniem chyba najistotniejsze było to, że powstały centralne ligi juniorów i dzisiaj tak jak trener Stępiński powiedział trudno się komuś ukryć, bo no, centralne ligi liczą tyle zespołów, że w, w całej Polsce mamy wyróżniające się drużyny. Tak? W każdym województwie praktycznie jest drużyna, która wiadomo, że docelowo ktoś z niższych lig, ktoś gdzieś tam pocztą pantoflowych dotrze, ktoś kto się wyróżnia w ligach wojewódzkich, w ligach okręgowych, jeżeli. Jeżeli chodzi o rozgrywki młodzieżowe. No i później wystarczy tylko obserwować te CLJ. A tak, jak, a tak jak tutaj system ISO został wspomniany, jest to system, który chyba nie wiem, czy to się rozwinęło od czasu, kiedy rozmawiałem o tym z trenerem Dornom. Natomiast w każdym makroregionie był jeden główny scout który tych obserwacji tam kilka czy kilkanaście musiał każdego tygodnia przeprowadzić. Więc w tym momencie już zamykamy się tak naprawdę do możliwości przegapienia jedynie kogoś, kto jest poniżej poziomu centralnych lig, tak. Dzisiaj wiemy, że centralna Liga Juniorów dotyczy rozgrywek U15, U17 i U19, czyli mamy, no mamy już od 14 czy nawet tych najbardziej utalentowanych 13 latków, pełen przegląd, jeżeli chodzi o młodzież w Polsce. Więc ja, szczerze mówiąc, wątpię, żeby ktoś w wieku dzisiaj, nie wiem, 20, 22 lat nagle wypłynął i pojawił nam się Grzegorz Piechna. Ostatnio rozmawialiście. Przecież ten przepis, jeżeli mogę o młodzieżowców, który gdzieś tam funkcjonuje na, na, na wielu szczeblach. Też często jest tak, że ci wyróżniający się zawodnicy właśnie, którzy mogliby grać nawet w Centralnej Lidze Juniorów, są wypożyczani często do tych właśnie seniorskich drużyn i do trzeciej, i do drugiej ligi, w zależności od poziomu rozgrywkowego. Ale oni są pod, w kontroli z ludźmi z Akademii. Tak, do tej, ale w, nie wszystkie jakby nie, nie wszystkie kluby korzystają z tego. I akurat jakby z moich takich... Oczywiście prędzej czy później gdzieś tam to wypłynie. Lepiej, żeby to było prędzej niż później. No bo żebyśmy później nie mówili, że gdyby wcześniej trafił to by było lepiej. Ale właśnie to co tutaj jeżeli chodzi o ISOS, to jest jeden aspekt. My wiadomo też co tydzień mamy spotkania swoje, tak jakby trenerów reprezentacji omawiamy te nasze wyjazdy i często jedziemy do swojego rocznika, ale widzimy chłopaka, który jest z innego rocznika i, i, i często rozmawiamy na te tematy w tych cotygodniowych takich spotkaniach, na no, naszych obserwacjach, spostrzeżeniach w związku i, i, i trenerzy i wydaje się, że właśnie ta komunikacja i, i, i rozmowa na ten temat no często daje takie możliwości, że, że jeszcze się bardziej zainteresujemy jakimś zawodnikiem lub, lub nie I, i to są sytuacje, w których wydaje mi się, że, że, że są jeszcze obszary, wydaje mi się, w których możemy jeszcze znaleźć takich zawodników choćby właśnie na, na poziomie trzeciej ligi, bo czasami jeździmy też do, 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 do do klubów, które, które gdzieś tam mają, a czasami jednak coś tam się pojawi na, na, na horyzoncie. Ja liczę na to, że, że tacy zawodnicy jeszcze też są do odkrycia. Panowie, gdyby zniesiono bezsensowny przepis o młodzieżowcu, to Wasza praca naprawdę byłaby dużo trudniejsza? <grym> Bezsensowne, widzę, że w pytaniu już była teza. No tak. Była teza założona. Znaczy, na pewno by się nam trenowało dużo ciężej, mhm. bo, bo były, musielibyśmy brać tak naprawdę. Odwrócę może pytanie. Ile klubów w tej chwili, oprócz tych, które jak gdyby z natury swojego statusu, jak Pogoń Szczecin, Lechłęń czy zagłębie, które stawiają na młodzież, no bo tak mają to w swojej, swojej, swojej filozofii? Ile pozostałych klubów zdecydowałoby się na to, żeby grać młodzieżowcem? I nie mówię tu tylko o Ekstraklasie, ale też o pierwszej lidze. Załóżmy, że w Ekstraklasie może 2 trzy kluby w pierwszej lidze, może 4-5 i graliby jednym zawodnikiem, no to byłoby to 8, może 10 zawodników, którzy graliby regularnie. To tych zawodnicy nawet nie wystarczyliby na kadru 21. Czyli ja i Michał Probycz w tej chwili musielibyśmy grać z ligi drugiej albo z ligi trzeciej, no bo tam prawdopodobnie... Ale już ustaliliśmy wystąpi. na początku programu, że w kadrze U20 grają głównie zawodnicy, którzy nigdzie nie grają. Więc nic by się nie stało? U mnie grają tak. ci, w U21 grają. No no tak, Michał wybiera, wybiera z zawodników tych, którzy grają regularnie, no, za granicą i z ekstraklasy. Ja biorę tych, którzy są wiadomo z automatów gdzieś niżej, więc tutaj by się to wszystko przesunęło na dół i musielibyśmy brać po prostu zawodników, którzy na co dzień graliby tam, gdzie, gdzie mogliby grać i graliby z reguły w niższej ligi. A czy ci zawodnicy nie, nie byliby? Wychowywani pod kloszem, jak to jest teraz, że wszystko dostają na tacy, a nagle wiek młodzieżowca się kończy i są zupełnie niepotrzebni. To wszystko zależy. Ja miałem taką ostatnią rozmowę, bo przyjaźniłem się z Markiem Pafszonem. Marek Pawszon ma zdanie takie, które jest, jest, wynika z jego z perspektywy klubu i filozofii klubu, która jest, jest przeciwnikiem młodzieżowca. No i nie dziwię mu się. Rozumiem ten punkt widzenia, bo to jest punkt widzenia tego klubu. Natomiast patrząc, ja znowu staram się patrzeć z perspektywy kraju, z perspektywy Polskiego Związku Piłki Noży i Rozwoju Młodzieży. Tutaj według mnie ten przepis jest. Jednak jest, jest pomocny, ma on nie jest, nie jest idealny. Zgadzam się, że to pan wymienił kwestię tego klosza, który jest i, i doschodzą jeszcze kwestie kontraktów i tak dalej, wiele rzeczy, które stanowią jak gdyby taką ciemną stronę, ale ja chciałbym patrzeć i wymienić pozytywną stronę tego, tego, te, tego elementu związane z młodzieżą. <coughs> to, że oni mają możliwość pracy z najlepszymi trenerami w Polsce, bo najlepsi trenerzy w Polsce tak naprawdę z z Wergius pracują w, ekstra, w klasie. więc oni mają możliwość trenowania z najlepszymi zawodnikami w ekstraklasie. Nawet czy nie gra? czy gra, ale trenuje z nimi na co dzień i jest w, w, takiej, w takiej pracy jeszcze niedawno jak był obowiązek młodzieżowca, bo teraz już nie ma, nie ma można nie trzeba, ale jak był młodzieżowca, to tymi młodzieżowcami, wiem, ci chłopcy przyjeżdżali do mnie, ci zawodnicy starsi bardzo się nim opiekowali. No wiedzieli, że zależy od nich też ich byt, no bo wygrywamy, on musi być, więc trzeba się tym chłopakom pomagać, trzeba ich wspierać, więc oni naprawdę czuli się pomocni. Czy grali, czy nie grali, czuli się pomocni. Więc były też są oczywiście ciemne, ciemne strony jak gdyby tego przepisu, ale ja wolałbym patrzeć na te pozytywne i te zawodnicy, którzy trafiali do mnie, w wyniku tego przepisu, oni zawsze podkreślali te pozytywne elementy, że to im pomagało, nam było łatwiej wybrać i proszę zobaczyć ilu zawodników dzięki temu przepisowi gdzieś jednak tą karierę gdzieś... No właśnie wydaje się mi się, że niewielu. Ostatnio analizowałem sobie, Mateusz będzie w tym lepszy, ja ostatnio sobie analizowałem ekstraklasę rok i dwa przed wprowadzeniem tego przepisu i kto w jakim klubie grał, jeśli chodzi o młodzieżowców i patrzyłem zarówno na liczbę tych młodzieżowców, jak i na ich jakość. I co się potem zmieniło, gdy ten przepis wprowadziliśmy, mówiąc szczerze, to ten e, e, rok przed wprowadzeniem tego przepisu był dużo bardziej okazały, tak. jeśli chodzi o skalę talentów niż, niż te lata ostatnie. Mimo wszystko panie to, że będę bronił tego. Ja wiem, dlatego dam głos Mateuszowi. <laughs> tak jest. Wydaje mi się, że tak naprawdę ten przepis, jak został wprowadzony już, to powinien zostać dłużej utrzymany, bo był zbyt krótko na to, żebyśmy mieli faktycznie jakąś taką próbę. E, którą można by zanalizować i zobaczyć, czy faktycznie ten przepis zmusił kluby do szkolenia. No bo tak naprawdę, jeżeli go wprowadziliśmy i on był wprowadzony bodajże od rocznika on Nie zmuszał do szkolenia, 8. tylko do kupowania. Do kupowania? Podzielowców. No, ale chodzi o to też, żeby w związku z tym, że na przykład klub Zagłębie nie musi, Pogoń nie musi, ale na przykład Lechia musi kupić... Zawodnika z trzeciej ligi, to żeby z, z, też wzmocnić to szkolenie w tej trzeciej lidze. Ja sprzedaję gościa do Lechy, więc mi się to opłaca, albo sobie wychowuje sam, czyli Lechia sobie wychowuje, albo musi kupić, żeby to jakoś pobudzić. A w tym momencie mieliśmy zawodników, którzy już byli za starzy na to, żeby ich jakoś tam super ukształtować, więc wydaje mi się, że, że generalnie więcej ten przepis, trzymany tak krótko, pomagał niż szkodził, bo na przykład z perspektywy pogoni czy zagłębia, że zbyt wielu piłkarzy siedziało w klubie, ponieważ potrzebny był ktoś, kto jest bo normalnie by został wypożyczony na przykład do pierwszej ligi i Pogoń mogła to zrobić, bo miała ich tylu, że na przykład Szcześniak, Kryspin czy Marcel Wenderchowski byli w Górniku Łęczna, ale były też kluby, które trzymały piłkarzy po to, bo potrzebujemy na przykład czterech młodzieżowców, więc na ten musi być na wszelki wypadek, zamiast iść do klubu ich z pierwszej ligi, więc e, wydaje mi się, że w takim kształcie, albo inaczej, tak krótko jak on był podtrzymany, to nie, nie byliśmy w stanie sprawdzić, czy to jest dobre, czy złe, a w dalszej perspektywie, a w krótkiej bardziej było złe. Chociaż rozumiem perspektywę trenera, tak jak rozumiem Marka Papszuna. Zobaczcie, że wymieniamy cały czas te same kluby i nawiązując do słów tutaj o obranym kierunku, my może obraliśmy dobry kierunek, jeżeli chodzi o szkolenie w Polsce, ale mam wrażenie, że trochę za wolno to się wszystko odbywa i trochę zapominamy o tym, że na zachodzie ten kierunek też jest obrany i ta prędkość jest trochę chyba. E, chyba większa. E, dzisiaj mówimy zagłębie, mówimy pogoń. Tak? One ja mówimy mają te same swoją filozofię, one mają swoje DNA. Dlaczego inne kluby tego nie mają? Tak? My to sztucznie chcemy wywołać, ale ja mam wrażenie, że dużo się dyskutuje o szkoleniu, dużo się o tym mówi, ale koniec końców to pytanie Twoje o, o to, co się zmieniło w PZPN-ie, co było najbardziej trafne, moim zdaniem najwięcej zależy od klubów. I dzisiaj, dzisiaj PZPN fajnie usystematyzował wiele rzeczy, uporządkował wiele rzeczy. Czy rewolucja moim zdaniem, jeśli chodzi o kurs UEFA Pro, kiedy nagle się pojawiły transparentne zasady do tego, w jaki sposób w ogóle nabór na kurs się odbywa. Tak? Więc, więc tutaj PZPN zaczął iść w kierunku porządkowania trochę tych starych spraw. A pytanie, czy kluby również chciałyby zmian, i czy gdybyśmy dzisiaj stworzyli gwiazdkę w certyfikacji dla klubów ekstraklasowych, tak? Platynową gwiazdkę, tak? Czy dzisiaj te kluby faktycznie chciałyby do tych realiów, do tych standardów, które zostałyby wyznaczone, do nich gonić, do nich dążyć? Myślę, że niestety nie. Jeszcze, jeszcze co, do, co do tego przepisu młodzieżowców, to ja szczerze powiedziawszy, jak został wprowadzony w Ekstraklasie, byłem tego zwolnikiem. bo uważałem właśnie, że ciągle mówimy o tych, o tych samych klubach, które chcą szkolić. A cała reszta nie chce, bo woli kupić jakiegoś obcokrajowca za mniejsze pieniądze, tylko znowu, ja wiem, że mogą, tylko że z perspektywy znowu, takiej jak powiedział trener Stępiński, z perspektywy całościowej, to nie jest dobre dla, naszego, dla naszej piłki, tylko znowu, wtedy byłem zwolennikiem, podobało mi się to, bo myślę, że kilku piłkarzy, nawet nie tyle, którzy się wybili gdzieś dalej, poza Polskę, ale grało dlatego, że byli młodzieżowcami. Natomiast jeżeli to zostało wprowadzone i teraz już, już, już jest zniesione, no bo de facto jest, no bo już widać na przykład Porakowie, który jakie ma problemy i, i jak Lederman wypadł, to już nikt nie grał młody, no to, to było bez sensu. To było bez sensu, bo to było zbyt krótkie na to, żeby faktycznie zmusić tych. Te władze Polski, polskich klubów do, do działania. Bo ja uważam, że, że to no jest To trochę największy... zmusiło. Zbudowali jakąś tam akademię, zatrudnili ludzi A nie mówię, tego, że Raków próbuje, Raków próbuje akurat to... gdzieś tam Marek siedzieć. Tylko... Ja jestem egoistą, patrzę na czubek własnego nosa, denerwuje mnie to, że moja drużyna będzie w przyszłym sezonie grała w czwartek i <laughs> będę musiał wystawać dwóch młodzieżowców kosztem dwóch lepszych zawodników no e, jakby... seniorów na poziomie czwartej ligi, gdzie e, czy, czy każdy czwartoligowy klub musi się porywać na szkolenie młodzieży? Moim zdaniem nie musi. Lepiej, żeby zrobili to ci, którzy się na dobrać... tym znają i żeby e, zajmowały się tym akademię, które z tego po prostu żyją. E, jeśli teraz, ja będę musiał powiedzieć zauważymy. zawodnikowi, który umie dobrze grać w piłkę, tak że już robili. nie będzie grał, bo będzie grał młody, tak, który nie aby umie... Jakby wszyscy, to... wszyscy tak zrobili. To w każdym co? miałby takie podejście jak pan, mm. czy na przykład jak Marek, czy inne kluby, że każdy uważa, że... Ktoś inny powinien szkolić. Nie ja, ale no nie, no ja nie, to nie, ktoś inny. To dzieci, wracając do pierwszego pytania, to dzieci, zawodnicy, tak, których ja wymieniłem, gdzie oni mieliby szkolić. Ale się piłka ogrywać? bez przepisu o młodzieżowcu przetrwała jakieś 150 lat i moim zdaniem jeszcze trochę by przetrwała. Naprawdę Właśnie, wydaje mi się, że jest napływ młodych zawodników, zawsze oni sobie budują hierarchię, przebijają się. No, Pele też nie grał dlatego, że był przepis o młodzieżowców, to dlatego, że przedmówił młody Pele i powiedział starszemu, że gra lepiej od niego. No. Tak, tylko to wynikało z tego, że była, czy się czasy, była piłka podwórkowa. Więcej oni się uczyli na podwórku, a kluby tak naprawdę tylko im pomagały. Teraz wszystko szkolenia spoczywa na klubach, które tak jak pan powiedział, nie wszystkie chcą to robić. Niektóre to robią, bo muszą. Czyli jakoś tego szkolenia nie idzie w górę, tylko jest jaka jest. I teraz jeżeli my nie stworzymy warunków, mówię to z perspektywy Polskiego Związku Piłki Nożnej i tak to się tak postrzega, może się z tym zgadać, lub nie. Nie stworzymy im warunków, które sprawią, że pomożemy im się ogrywać na, w tych klubach, bo złapać to doświadczenie, to nagle się okaże, że nikt nie będzie, każdy umie ręce. Nikt nie będzie chciał tego robić, bo każdy będzie myślał, że zrobić. Dzisiaj szkolenie młodzieży to wielki biznes. Składka co miesięczna 250-300 zł. Dzieciaki jako, się do tego pchają. Ale dwa razy w tygodniu, ja widzę Ale w nie, kursie... nie mówmy, że nikt nie będzie chciał szkolić, bo ludzie zarabiają na tym grubym pieniądze. No tak, ale ja powiem Państwu tak szczerze, ja obserwuję to, widzę, jest mnóstwo szkółek komercyjnych, Ja nie wierzę, mówię to otwartym jak teraz. Nie wierzę, że jeżeli ktoś przychodzi i trenuje dwa razy w tygodniu, nawet niech to będzie po półtorej godziny i raz w tygodniu gramy. Że to będzie z tego piłkarz. To ja mówię, nie ma takiej szansy. Mhm. Nie ma szansy, jeżeli ktoś 6 godzin w tygodniu poświęca nagranie w piłkę, to ja mówię, nie będzie z tego piłkarza. Nie ma takiej możliwości, bo jest po prostu za mało obciążenia. Ale nie ma zakazu potem grać w wolno. No, 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 no niestety, i dlatego Pele, tych pamięci i inni zawodnicy, nawet Wojtek Kowalczyk, który był podejrzewam, że oprócz tego, co miał w, na treningach w Polonezie, mhm. to grał na podwórku non stop w piłkę. I to było jego tak naprawdę jego akademia, jego szkółka. On potem do, do, do akademii, do klubu przychodził sobie tylko pograć, ale większość czasu doświadczenia zdobywał na podwórku. Teraz tego nie ma. To przy akademię, które część Część próbuje to stymulować, tak jak jest to w pogoni, w lechu, próbują to robić, a część tego nie robi. Robi to komercję, tak jak pan powiedział, dlatego ta jakość te szkolenia nie jest taka wysoka. Jeżeli nie pomożemy im, tym chłopcom, żeby oni trafili do klubów, gdzie spotkają właśnie dobrych zawodników, nowych trenerów, którzy pomogą im jeszcze w rozwoju, tylko zostawimy tak, jak jest, obawiam się, mówię z perspektywy Polski jako całości, że mimo tego, żeby tak było wcześniej, teraz nie, byśmy, nie będziemy mieli takich efektów, jak mamy z tym porozumieniem łodziowca. Może jestem optymistą, tak jest moje zdanie. Pytanie, czy chcemy jednego ja, tak tylko, ja tylko widzę, że ci zawodnicy, Którzy na skutek przepisu młodzieżowców zagrali sobie dwa mecze w Eksaklasie, osiem meczów w pierwszej lidze, to dwa-trzy lata później pukają do czwarto-piątoligowych klubów i mówią, że mają fajne CV, i może, może, może byście mnie chcieli i tak się te kariery kończą. To jest jakaś uda, jakieś nabieranie tych ludzi, że coś z tego będzie większego. A tak naprawdę nikt nie ma odwagi powiedzieć wprost, grasz, bo nas do tego zmuszają przepisy, ale gdybyś teraz wrócił na studia i kupił sobie plecak i książki, to by było lepiej dla ciebie. Niewątpliwie z tego przepisu my jako trenerzy korzystamy reprezentacji, bo dzięki temu mamy zawodników na trochę wyższym poziomie niż pewnie gdyby tego przepisu nie było a odnośnie tego przepisu samego, no to też byłem jego zwolennikiem na początku, chociaż teraz z perspektywy jakby na pewno trenera klubowego, czy z pozycji klubu ten przepis nie jest dobry, ale jakby z perspektywy trenera reprezentacji na pewno Ja, ja czuję własnego nosa to Oczywiście, ale ja się zgadzam z tym to i jest. uważam, ale aczkolwiek uważam, że też jakby byłem na szkoleniu z ekstraklasy jeszcze pracując w Eglonii, bo były takie szkolenia organizowane i byli przedstawicieli między innymi akurat wtedy, a jak są ser. Dam, nie wiem czy Przemek to wtedy byłeś też i tam było właśnie temat wprowadzania młodych zawodników do piłki seniorskiej i jakby oczywiście tak padło pytanie dla, dla tych gości z Holandii I, i każdy szukał gdzieś tam takiej odpowiedzi, no która będzie naprawdę no taka ciekawa, co to będzie za wow, no to nie było wow, tylko było po prostu powiedziane, oni po prostu wchodzą do gry i już I, i tyle, tak i tutaj wydaje mi się, że czasami my często jesteśmy w tym wszystkim, takimi zakładnikami w wyniku właśnie, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, trenerzy. Nie ma, nie ma tutaj takiego czasu na, na, na wprowadzanie tych młodych zawodników. Trzeba im po prostu to, co Miłosz mówił o zaufaniu dla zawodnika. Tak? Trzeba po prostu dać im grać i trzeba po prostu więcej odwagi w tym jakby stawianiu na młodzież. Wydaje mi się też, że ten przepis mimo wszystko trochę pokazał, że, że są młodzieżowcy, którzy wchodzą do tego zespołu wcale tego poziomu nie zaniżają. Ale tak byli e... też przed tym przepisem. Ale ten przepis można ale było to, delikatnie zmodyfikować. Dokładnie, ale chodzi mi o to, o to ale chodzi, żeby tego przepisu gdyby nie było, tak? Czyli, czyli kwestia już tutaj naszej odwagi, naszego spojrzenia, a tak jak. dzisiaj zauważył, zawodnika. Możecie wy nie stawiać na młodzieżowca, złopieniem. ale ktoś może właśnie chciałem powiedzieć o tym, że ktoś może zwietrzyć na tym dobry, dobry interes i, i będzie grał tymi młodzieżowcami, ale uważam, że, że tutaj też fajnie by było, no gdyby, gdyby to się odbywało w naturalny, w naturalny, w naturalny sposób. Mateusz powiedział o e, trenerze Marku Śledziu i tutaj e, on odnośnie tego m, przepisu młodzieżowcu e, myślę, że dosyć trafnie, m, dosyć trafnie wskazał, gdzie, e, gdzie był błąd w jego wdrożeniu, bo my spodziewaliśmy się po nim wiele. Chcieliśmy stymulacji całego szkolenia, ale wystarczyłoby, żeby tym młodzieżowcem był zawodnik, który powiedzmy przez trzy lata funkcjonował w danej akademii i wtedy mielibyśmy problem. Te akademie, które nie funkcjonują dzisiaj, one by miały problem, bo to nie byłoby właśnie pole do popisu dla menedżerów, dlatego żeby ściągać. Fajny przepis, ale nie mógłby wejść w życie po prostu, bo nie, nie musiałby by się rozdrożony. Okres przejściowy i za trzy lata może lecieć. Lat co najmniej w mojej ocenie. No Masa już powiedział, że, że finalnie tak, tylko... My znowu my nie ch chcemy zmian. Nie chcemy okres tego... przejściowy i przepis zniesiony po 9 latach byłoby to typowo polskie rozwiązanie. My nie chcemy no. zmian. Kolejny raz do tego dochodzimy. My mówimy o tym, że te kilka lat teraz... Bo my chcemy będą... przepisami. Może niepotrzebnie, może nie trzeba tworzyć przepisów na siłę. Tylko... No to jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Wolny rynek, zasada wolnego rynku. Tak. No dobrze że jesteśmy inkubatorem dla, dla ich zagranicznych. No. Chciałem poruszyć ostatni temat. To już w zasadzie temat wyłącznie dla Miłosza Stębińskiego. To znaczy piłka kobiesa, oh. którą się Pan zajmował przez wiele lat, bo był selekcjonerem reprezentacji Polski kobiet. Ona przeżywa swój złoty moment. Wembley się wyprzedaje powiedzmy niemalże w minutę. Dyscyplina... Jakkolwiek nie jestem jej wielkim fanem, jeśli chodzi o oglądanie jej w telewizji, no to nie mogę uciec od tego, że rośnie niebywale. Może tam jakieś sukcesy z nas chociaż czekają? No to pytanie jest do Patalon. Ja akurat miałem, przez przyjemność, miałem przyjemność przez pięć lat pracować z paniami, niesamowite, niesamowite doświadczenie dla kogoś, kto z piłką nożną kobiet nie miał wcześniej. W ogóle do czynienia. Strasznie się tego bałem. Dwa, dwa miesiące się przygotowałem, bardzo mocno do tego jeździłem. Tam też, Pata. można powiedzieć, czasami sprzęt przeszkadza, jak to padło wcześniej. W programu. <grym> nie, nie powiem tego, to też padło do pani. To, nie. To, to <grym> mam tylko dobre wspomnienia. Wspaniale, była to ogromna przygoda. Dużo się nauczyłem od, od kobiet, co, notabene, wykorzystuję teraz w pracy z moimi zawodnikami. Muszę przyznać, że jednak praca wcześniej z mężczyznami uczy, że takie relacje trener-zawodnik, one były takie zawsze chłodne, szorstkie, proste, wojskowe. Natomiast kobiet, relacje z kobietami nauczyły mi, że więcej trzeba rozmawiać, bardziej trzeba być takim empatycznym, bardziej szukać w drugim człowieku nie zawodnika, a człowieka. I zobaczyłem i to przeniosłem teraz do relacji, do relacji z tym pokoleniem, bo zmieniło się też to pokolenie, bo ja pracowałem, zaczynałem tutaj z wymienionym Krychowiakiem i jeszcze Mateusz Klich, to byli to by pierwszy rocznik 9091, z którym zaczynałem. Teraz rocznik to jest 2-3, a niektórzy zawodnicy nawet 24 którzy będą. Także to jest 15 lat różnicy, to, jest, to są naprawdę inni ludzie wychowani w innym, w innym świecie i zauważyłem, że ten takie właśnie podejście, gdzie w pierwszej kolejności szukamy, szukam w nim najpierw człowieka, a potem zawodnika, oni, to do nich, to, to do nich bardziej, bardziej dociera, więc to akurat jest jak gdyby taka scheda, którą przejąłem po piłce kobiecej. Natomiast jest to na pewno duża przygoda dla każdego, dla każdego trenera, który wywodził się z męskiej piłki. Piłka się mocno rozwija. Trudno mi powiedzieć, jak to wygląda teraz w Polsce, bo tym, zajmuje zajmuję się już i na patalonia ja od momentu, kiedy wróciłem do piłki, do piłki Męskiej, skoncentrowałem się na tym, ale faktycznie jakbyśmy w Hiszpanii, czy jakbyśmy w Anglii, to jest niesamowite, w jaki sposób żyją. To jest praktycznie na równi, z piłką, na równi z piłką męską, czy we Francji na przykład. U nas jednak to jest jeszcze gdzieś takie trochę niszowe i, i traktowane chyba ze względu na to, że po prostu piłka nożna kobiet na chwilę obecną w Polsce, mimo starań Polskiego Związku Piłki Nożnej, które naprawdę inwestuje duże pieniądze w rozwój tej dyscypliny sportu, dalej jest jednak. Na czym polega ta różnica? Kulturowa, chyba trzeba powiedzieć, że można wyprzedać kampną na mecz kobiet, a nie można wyprzedać stadionu narodowego na mecz kobiet w Polsce. Trudno mi jest to powiedzieć. Mieliśmy rekord, jak ja, jak ja prowadziłem reprezentację kobiet, był w meczu z Hiszpanią w Lublinie. W ogóle województwo lubelskie było jak taką mekkę, jeżeli chodzi o piłkę kobiecą, jeżeli chodzi o fanów. I tam było bodajże 5 tysięcy czy 6 tysięcy osób, co teraz, jak byliśmy, U-20, 120, graliśmy w, w stalowej woli, było tyle, a graliśmy w Rzeszowie z Niemcami, to było 17 tysięcy. Także tak. dalej, mimo że to jest, jest, ogromna, jest ogromna przepaść. Trudno mi powiedzieć dlaczego. Wiem, jak jeszcze byłem w piłce kobiecej. E, departament, który teraz powstał, e, Piłkarstwa Kobiecego, mocno się nad tym zastanawia. Jest Komisja Piłkarstwa Kobiecego, która też się zastanawia, w jaki sposób rozpopularyzować tą piłkę nożną. Żeby ona, żeby ona stała się popularna. No, są takie ruchy, jak właśnie sekcje piłki nożnej kobiet otwierane przez duże kluby męskie. Jak chociażby teraz w moim rodzinnym Pogoni Szczecin, która, która ma sekcję kobiet. Jest z Wrocław, który ma. Wiem, że Legia też ma swoją sekcję. O no, to inne. też się będzie robił biznes dla... Szkółek komercyjnych. No, dziewczynki w... też są grać. No tak, i, i, i słuszliwie mówią, że dobrze wyglądają na kalendarzach, więc są różne do tego odcinki, tak. To jest, to nie padło. No to, ale też to są takie komentarze, trafiają, bo też do mnie takie docierały, jak byłem trenerem kadry. Ale natomiast y, uważam, że sam pomysł, żeby sekcje kobiet łączyły się z dużymi klubami, gdzie, gdzie jest, są duże tradycje szkolenia, czy też prowadzenia piłki nożnej męskiej, tak jak w Pogoni, w środku mm -hmm. w Legii, czy w Lechu, czy w Krakowie, a teraz, które ma i kilka klubów, których nie wymieniłem. Uważam, że to jest dla polskiej piłki nożnej kobiet dobra droga, żeby się przy tych klubach rozwijać, bo zawsze to jest no ta infrastruktura, czy też rozwój, te, te struktury w męskiej są bardziej rozwinięte. Natomiast jakie są dalsze plany na rozwój piłki nożnej kobiet, to nie wiem, bo od dwóch lat się tym tematem nie zajmuję. Pamiętamy. A gdzie istnieje sufit dla Ewy Pajor? To jest zawodniczka niesamowita, nie? to jest jak Robert Lewandowski yy, dla kadry męskiej, zresztą zawsze jej to mówiłem, niesamowita, niesamowita, no, no sportowiec z pełną gębą i to jeszcze zawodniczka taka otwarta, która się rozwijała, która chciała, ja nie ukrywam, że też w, jak zaczynałem z nią, z nią pracę, ona była, sugerowała mi pewne elementy, pokazywałem dużo rozwiązań Roberta Lewandowskiego, bo jeszcze wtedy Ewa miała pewne problemy związane z grą głową, unika, gry głową, unika, gry lewą nogą. Pokazywaliśmy jej wiele razem tutaj z moimi asystentami, z Danielem Wojtaszem czy z Miniłem Zbign Wilińskim. Przygotowaliśmy dla niej filmiki, przesyłaliśmy jej. Ona nam po to odsyłała, jak pierwszą bramkę strzela w ze głową, potem jak strzela bramkę lewą nogą. Także ona była naprawdę niesamowicie otwarta na te elementy, takie związane z elementami technicznymi, hmm. które wtedy chciała, starałem się dziewczyny zarazić. No i obserwując jej rozwór, no to naprawdę. Z taką, z taką zawodniczką na takim, na takim topie to jest niesamowita przyjemność. Nie była jedyna, bo były Możemy być piłkarki. tak, że będziemy mieli. Była rewelacyjną piłkarką. W klasyku, w klasyku piłkarką. męskim napastnika Lewandowskiego i w klesku żeńskim Ewe Pajor. Tak, chociaż też było blisko ciekawe, że miała też być Lewandowska, bo była taka zawodniczka, która okay. była w Bajernie-Monachium, to jest swoją drogą, jak był Robert Lewandowski, była Lewandowska, tylko wybrała reprezentację Stanów Zjednoczonych. Rozmawiałem z nią, mówię, będzie fantastycznie, że Robert Lewandowski i ty Lewandowska, on w Bayernie, ty w Bayernie, ale ona wybrała reprezentację Stanów Zjednoczonych i niestety. Szczerze nie było... mówiąc, ten argument to im nie by nie przekonał. <laughs> <laughs> no czymś próbowałem ją <laughs> zbawić, nie udało się, ale mi się wydaje, że tak, tym czym Robert Lewandowski jest dla polskiej reprezentacji męskiej, tym Eva na pewno jest zdecydowanie dla reprezentacji, przynajmniej była z moich czasów dla reprezentacji polskich kobiet. No dobrze. Dziękuję bardzo za dzisiejszy program Stan Futbolu. Moimi gośćmi byli trener reprezentacji Polski dla 20, Miłosz Stępiński. Dziękuję bardzo. Mateusz Janiak. Dziękuję. Przemysław Mamczak. Dziękuję. Oraz Wojciech Kobeszko, trener reprezentacji Polski lat 18. Dziękuję. Dziękuję i zapraszam za tydzień.